Posłuchaj fragmentów najciekawszych książek wydawnictwa Pruszyński Media. Wydawnictwo Pruszyński Media przedstawia Małgorzata Gutowska-Adamczyk. Jej wysokość kurtyzana. Czyta Anna Maria Buczek. Zmyślenie to nie kłamstwo. La Paiwa. Świerklaniec. Październik 1887. Ciągle nie zgasił światła? Nie. Modli się czy co? Może czyta? O tej porze czytać? Oczu szkoda. Spać by wreszcie poszła. Pewnie czeka na hrabiego. On już dziś nie przyjdzie. Widziałaś, jak ciężko wstał od stołu i w ogóle na nią nie patrzył. Ale obowiązek ma. Kto ród przedłuży, by majątek przejął? Nie młody już. Syna potrzebuje. Najlepiej nie jednego. Ze trzech by się zdało na wszelki wypadek, i dla pięciu wystarczy takie bogactwa. Nie wzdychaj, ciesz się, że cię do pałacu na służbę przyjęli, a jeszcze bardziej, żeś starej hrabiny nie musiała obsługiwać. Ta przy tamtej to istny anioł. Nie krzyczy, nie urąga, nie unosi się z byle powodu, nie bije, języka nie pokazuje. Cicha, grzeczna, uśmiechnięta, jakby przepraszała, że żyje. No i może wreszcie dziecię mu urodzi? Poprzednia hrabina to była istna diablica i na dodatek bezpłodna. Zresztą miała swoje lata, jak się pobierali. Żadna tam podfruwajka, po pięćdziesiątce była. Taką starą chciał? Każda potwora znajdzie swego amatora. Mówią, że jej duch błąka się po parku i nie chce stąd odejść. Ja tam żadnego ducha nie widziałam, ale takiego pałacu to i w niebie miała nie będzie. Zgasło. No, kończymy na dziś. Katarina Henkel von Donersmark zdmuchnęła wreszcie lampę. Ale nieporuszona trwała w pościeli nasłuchując, czy nie uchwyci dobiegającego z korytarza głosu męża. Niemal pewna, że przyjdzie do jej sypialni, czekała gotowa. Obawiała się, że zgaszenie światła mogłoby go zniechęcić, dlatego długo zwlekała. Jednak, hrabia nie nadszedł i już nie było powodu, aby dłużej czekać. Po kilku chwilach z ciemności zaczęły się wyłaniać zarysy sprzętów: toaletka, krzesło, stolik ze świecznikiem i ozdobnymi wazami, gerydon, dźwigający doniczkę z paprotką, Japoński parawan o jedwabnych ściankach, wymalowanych w dworskie sceny. Blade światło księżyca kładło się na dywanie niczym tafla lodu i młodą kobietę też przeniknął jakiś dziwny chłód. Od ślubu minęło już kilka miesięcy, ale nadal nie potrafiła poczuć się w pałacu męża jak u siebie i nie pomogło, że wybrała inny apartament. Nie chcąc zajmować pokoi pierwszej żony Gwidona. Nie potrafiła opędzić się od uporczywej myśli, że choć od śmierci tamtej minęły już trzy lata, ona wciąż tu jest, śledzi ją, ocenia każdy ruch, każde słowo, że śmieje się z braku pewności siebie swej następczyni. Jest zła, że musiała odejść, a ktoś inny zajął jej miejsce. W dodatku ktoś tak całkiem do niej niepodobny. Taki właściwie nikt. Bo o tamtej mówiła cała Europa. Ona i hrabia byli przyjmowani w najznakomitszych kręgach. Osobiście znali kanclerza, cesarza, najważniejszych ludzi w kraju i za granicą. Cieszyli się ich poważaniem. Katarina nie potrafiła opędzić się od pytania: Dlaczego hrabia? Mogąc wybierać wśród najlepszych partii, spośród tylu kobiet, wybrał właśnie ją. Każda niemiecka rodzina czułaby się zaszczycona, mogąc wejść w koligację z jednym z najbogatszych w Niemczech rodów Donnersmarków, ale on nie dbał o posag i koligację. Wybrał rozwódkę, Rosjankę bez wielkiego majątku. Czy zauważył ją wtedy na balu w rosyjskiej ambasadzie właśnie dlatego, że... W niczym nie przypominała jego pierwszej żony? Młoda, szczupła, niewysoka, łatwo się peszyła mimo bolesnych przeżyć, jakie były jej udziałem, kiedy zmarł jej pierworodny syn. Nie potrafiła też błyszczeć w towarzystwie. Hrabia przypominał raczej ojca. Dzieliły ich trzydzieści dwa lata. Jednak na pierwszym wspólnym zdjęciu zupełnie tego nie widać. Mimo rozwichszonej brody, poprzetykanej nitkami siwizny, miał zadziwiającą młodą twarz i jasne, żywe spojrzenie. Ta broda go postarzała, ale nie chciał jej przystrzyc. Nazywał ją Rina, bo nie lubiła przydługiego i poważnego Katarina. Znów westchnęła i spojrzała w stronę okna. Chętnie by podeszła ku szybom. Ale bała się patrzeć w nocy na ogród. Wydawało jej się, że jeśli spojrzy, zobaczy gdzieś swoją poprzedniczkę, Blankę, przemykającą w jasnej sukni wśród drzew lub stojącą nad stawem. Służący opowiadali, że jej duch snuje się po parku. To przekonanie za każdym razem wywoływało w rinie dreszcz grozy. Była pewna, że kiedyś ją zobaczy. Gospody pomiluj. Szeptała, kreśląc na czole sercu i ramionach znak krzyża. Nagle poczuła się tak samotna, że choć to nie było w zwyczaju, postanowiła pójść do męża i wsunąć się do jego łóżka, żeby spokojnie zasnąć. Duże, krzepkie i silne ciało Gwidona działało na nią kojąco. Lubiła na niego patrzeć, wąchać zapach jego wody kolońskiej, niby przypadkiem dotykać. Wypielęgnowanych dłoni. Usiadła na łóżku. Widziała teraz każdy szczegół swojej sypialni. Nałożyła peniuar, zapaliła mały lichtarzyk i ruszyła do pokoju hrabiego. Jasne światło księżyca zalewało wnętrza pałacu, wpadając przez duże okna. Żaden przypadkowy dźwięk nie mącił ciszy. Wszyscy już chyba spali. Rina wyszła na korytarz i nagle spostrzegła coś, jakby. Ogień w oknie jednego z pokoi mansardowych bocznego skrzydła. To ją zaniepokoiło, jednak po chwili okno było znów ciemne. Zaciekawiona i nieco przestraszona zmierzała w stronę apartamentu męża. Przekonana, że wkrótce go zobaczy, cieszyła się, że sprawi mu niespodziankę. Musiała jednak najpierw sprawdzić, co też się dzieje na poddaszu, aby w razie potrzeby obudzić służbę. Starała się przyspieszyć. Ale miała wrażenie, że nogi odmawiają jej posłuszeństwa, że utknęła w miejscu, a koniec korytarza się oddala. Minąwszy sypialnię Gwidona, dotarła wreszcie do schodów. Myśląc tylko o tym, żeby jak najprędzej sprawdzić ów pokoik, weszła na górę. Skąpa smuga złotego światła wypływała spod drzwi. A zatem ktoś tam był. Zdecydowanie nacisnęła klamkę i drzwi się otworzyły. Stanęła zdumiona. Pokój zalewało światło dziesiątek palących się świec. Stały gęsto na podłodze, stolikach i dookoła czegoś, co wyglądało jak katafalk, na którym ustawiono szklaną trumnę. Unosiło się w niej, zatopione w przeźroczystym płynie, nagie ciało kobiety. Miało długie, Sięgające do kostek włosy i dłonie ułożone na piersiach. Tuż przytrumnie opuściwszy głowę, klęczał hrabia. Rina chciała zrobić krok w kierunku męża, jednak nie zdołała, poczuła, że zalewa ją gorąco. Od dymu świec zakręciło się jej w głowie i upadła, zanim zdołała cokolwiek powiedzieć. Moskwa wiosna lato 1836. Estera, estera, gdzie ta dziewucha się znowu podziała, zrzędził Martin lachman. Zły na córka odwracał się raz po raz od warsztatu, aby spojrzeć w okno. Przecież wysłałam ją po cebulę. Spokojnie wyjaśniła Anna Maria. Zajęty pilnowaniem skomplikowanego splotu tkaniny, którą przygotowywał na specjalne zamówienie. Martin nie od razu odpowiedział. Musiał w skupieniu liczyć każdą nitkę, bo inaczej wzór by mu się w końcu rozjechał. Dlaczego jej do tej pory nie ma? Cebuli w okolicy zabrakło. Wykrzyknął wreszcie w złości. A tobie czego zabrakło? Mniejsza z tym powinna być pod ręką, prawda? Zamiast pomagać w domu, siedzi gdzieś nad rzeką albo polazła na twerską i gapi się na wystawę w magazynach, chociaż dobrze wie, że nigdy tam niczego nie kupi. Chaimek i Josek się nie lenią i wystarczy zawołać, nawet salcia, choć jej dopiero piąty rok idzie. A Estera zawsze z głową w chmurach, pożytek z niej żaden. Za mało w skórę dostawała, od co? Martin wyrzucił jednym tchem. Nigdy jej nie lubiłeś. Ze smutkiem westchnęła Anna Maria. Ale wychowywałem jak własne dziecko, prawda? Gdyby moje były leniwe, to bym je karcił. Na utrzymanie też dawałem, tak czy nie? Dawałeś, dawałeś. Siedemnasty rok skończyła, ile jeszcze czasu zamierza zmarnować. Najwyższa pora znaleźć męża, bo jak nic na złą drogę zejdzie, o ile już nie zeszła. Nie upilnujemy jej, jeśli się będzie tak po mieście szlajać, a wtedy to już nikt jej nie zechce. Dodał sarkastycznie pijąc do niechlubnej przeszłości swej żony. Anna Maria chciała mu odpowiedzieć, że mimo nieślubnego dziecka przecież znalazła męża. Ale poniechała sporu. Martin był bardzo drażliwy na tym punkcie. Nie potrafił jej wybaczyć przeszłości, choć przecież zgodził się na wszystko, proponując jej małżeństwo. Równocześnie jako matka dobrze zdawała sobie sprawę, że Estera dojrzała i niedługo opuści dom rodzinny. Jednak na razie nie chciała o tym myśleć. Po radości zawsze w końcu przychodzi smutek i do tego się właściwie sprowadzała myśl o bliskim zamążpuściu córki. A wiesz, co ja myślę? Martin najwyraźniej nie dawał za wygraną. Nawet pracę na chwilę przerwał. No, udała zainteresowanie, daleko szukać nie trzeba, musisz się tylko koło tego zakręcić. To dla swatki robota, nawet nie wiem, kogo masz na myśli. Dodała, aby dać mężowi chwilę triumfu, którego ciągle mu było mało. Zawsze byłaś tempa. Przecież ten Francuzik, François, to idealny kandydat. Ale on goi. Ona też ochrzczona. Na niby. Papier mamy to najważniejsze pytanie, czy będzie ją chciał, bo urody po tobie nie odziedziczyła. On to znowu taki przystojny. Płaci za towar jak trzeba, nigdy za nim nie ganiam, uczciwy jest. No i Francuz. Tam nas palcami nie wskazują. We Francji Estera będzie mogła żyć jak normalni ludzie. Anna Maria wreszcie zrozumiała intencje męża. Najstarsza córka zawsze mu była solą w oku. Teraz pod pozorem troski zamierza się jej pozbyć nie tylko z domu, ale i z Rosji. Chciała mężowi uświadomić, że na okaz zdrowia jego kandydat na zięcia nie wygląda i co będzie, jeśli on umrze i Esterę samą zostawi? Ale tylko głęboko westchnęła, bo jeśli Martin wbił sobie coś do głowy, to próżno mu było perswadować. Idź do niego, pogadaj, powiedz co i jak. Zresztą on od dawna za naszą Esterą oczami wodzi. Nalegał, widząc jej wahanie, ale nie chciałbym być na jego miejscu, kiedy mu pierwszy obiad ugotuje. Dodał i zachichotał wreszcie. A Anna Maria otarła dłonie w fartuch i wyszła na galerię okalającą budynek, aby rozejrzeć się, czy gdzieś nie dostrzeże córki. Przez dłuższą chwilę Martin cieszył się rzadką ciszą w domu. Rozmyślał o tym, jak wielką jego porażką była ta dziewczyna. Pod czyim wpływem stała się taka dumna i wyniosła. Było to aż nie do zniesienia. Kiedy zasłużyła na karę, nie potrafiła się ukorzyć. Wolała dostać lanie niż przeprosić i obiecać poprawę. Nawet nie płakała, tylko zacisnąwszy zęby, stała z hardym spojrzeniem i dalej postępowała według swojego widzi mi się. Przecież nie tak ją wychowali. Tyle dla niej poświęcili, a ona wciąż nie potrafiła tego ani zrozumieć, ani docenić. Dzieci, człowiek wszystko robi z myślą o nich. A co ma w zamian? Wyłącznie niewdzięczność. Ale kto wie, czort był jej ojcem. Anna Maria zachowała to w sekrecie, co przez wszystkie lata niezmiennie Martina irytowało. Wiele lat temu przysiągł jej, że nie będzie dochodził prawdy i dotrzymał słowa. Zresztą teraz to i tak musztarda po obiedzie. Dlatego cieszył się, że wpadł na pomysł z tym Francuzem i pozbędzie się Estery z domu. Oby tylko tamten ją zechciał. A potem niech się już sam męczy. Zawsze taki wesoły, wygadany, przemądrzały, życia nie zna, to mu nada wreszcie dobrą lekcję, uśmiechnął się sarkastycznie. Baba z wozu koniom lżej. Pożyczyłam od Mejerowej, rzuciła nagle Anna Maria, stając w drzwiach kilka minut później i podnosząc ku górze cebulę niczym trofeum wojenne. Tymczasem Estera była niedaleko od domu. Wolała łazić bez celu ulicami niż zagoniona przez matkę do roboty kręcić się po mieszkaniu i przestawiać wciąż te same sprzęty. Jej serce wyrywało się ku bogatszym dzielnicom. Już samo patrzenie na wystawy z drogimi przedmiotami dawało jej poczucie przynależenia do lepszego świata. Osiedle, gdzie mieszkali, było brzydkie, ciasne, smutne. Zapach odchodów mieszał się z oparami prania i gotowanej kapusty. Na wąskich uliczkach, pomiędzy wykrzywionymi ze starości drewnianymi domami, latem unosił się kurz, a jesienią stało trudne do ominięcia błoto. Biedna, zaniedbana okolica wydawała się Esterze ostatnim kręgiem piekła, więc choćby nie miała przy sobie ani kopiejki. Szła tam, gdzie dało się oddychać pełną piersią, gdzie domy były murowane, wysokie na kilka pięter. A pomiędzy nimi biegły szerokie, brukowane ulice. Choćby tylko w swoich własnych oczach, mogła tu uchodzić za kogoś lepszego. Często, kręcąc się między stoiskami na Placu Starym, lub odwiedzając sklepiki w gościnnym dworze, marszczyła czoło i udawała, że czegoś pilnie szuka. Uwielbiała przyglądać się powozom przemykającym ulicami, lokajom w kolorowej liberii stojącym z tyłu powozu aby w razie potrzeby zeskoczyć i otworzyć drzwi swym państwu. Lachmanowie nie mieli żadnego środka lokomocji i nic nie wskazywało, że wkrótce się to zmieni. Kosztem wielu wyrzeczeń udawało im się co miesiąc zaoszczędzić kilka rubli na czarną godzinę, ale nie tyle, aby przyszłość nie napawała ich troską. Estera doskonale zdawała sobie sprawę, że sama też nie ma wspaniałych perspektyw. Pewnie jak matka zostanie przedwcześnie postarzałą, Gderającą gospodynią domową, żebrzącą o każdą kopiejkę od wiecznie skwaszonego męża. Co prawda rodzice ochrzcili ją, aby nie musiała znosić upokorzeń, jakich im los nie szczędził. Przyjechali z Polski aż tu do Moskwy, żeby poprawić swój byt. Jednak nadzieje ich zawiodły. Rzekomo tak bogate miasto nie stanęło przed nimi otworem. Na tkaniny Martina nie było wielkiego popytu zresztą. Ile mógł ich sam wytworzyć? Żyli właściwie z dnia na dzień, w dodatku daleko od rodziny, w niepewności i znoju pośród podobnych im drobnych żydowskich rzemieślników pogardzanych przez Rosjan i tłoczących się niemiłosiernie w ciasnym kwartale ulic, które wyznaczały dzielnicę żydowską. Na samą tę myśl Estera zagryzła wargi. Za nic w świecie nie dopuści, aby jej życie wyglądało podobnie. Nie będzie płakała, obierając cebulę. Nie będzie się kaleczyła, krojąc żylastą wołowinę tępym nożem. Nie będzie skrobała ryby na kolację. Zrobi wszystko, aby wożono ją bajecznie kolorowymi powozami, aby lokaj, kłaniając się w pas, otwierał jej drzwiczki. Musi mieć pieniądze. Dużo pieniędzy. Jeść wytworne dania na srebrnych talerzach. Ubierać się w oszałamiające suknie haftowane złotą nicią i zdobione delikatnymi koronkami, jak te bogate Rosjanki, które rzucały jej pogardliwe spojrzenia ze swoich powozów. Chce mieć cenne klejnoty, które będą podkreślały jej urodę i zamożność. Takie życie warte jest z zachodu. Gotowa była za nie zapłacić każdą cenę. Wegetować potrafi każdy. Klepanie biedy to zajęcie dla głupich. Przekonana, że ona do takich nie należy, Estera pragnęła czerpać z życia garściami, chciała Czuć radość, zachwycać się światem i nosić głowę wysoko, a nie ślęczeć całymi dniami nad robotą, która nie przynosiła zysku, i uciekać przed spluwającymi na jej widok dobrze urodzonymi paniczkami. Kiedy wreszcie wróciła do domu, matka nie zapytała o cebulę. Siedziała w kuchni, szorując osmalony sagan. Ojciec przy słabym świetle migających kaganków nadal pracował. Estera zajrzała do garnka. Na szczęście zostawili jej resztkę kapusty. Była jeszcze ciepła. Jeśli myślisz, że będziesz się włóczyć po ulicach przez całe życie, to wybij to sobie z głowy odezwał się wreszcie ojciec. Prędzej czy później ktoś cię nauczy pokory i pracy. Estera, przeżuwając posiłek, wzruszyła ramionami. Praca i pokora zawsze tylko praca i pokora. Znacie choćby jedną osobę, której życie poprawiło się dzięki pokorze i pracy? Teraz to już ona mądrzejsza od nas, ironicznie odparł Martin. Z szacunkiem się zwracaj do ojca, zganiła ją matka. W życiu jest tyle ciekawych rzeczy do zrobienia, a wy potraficie rozmawiać tylko o pracy i pokorze, chociaż nic za nie kupić nie można. Gdyby zamiast całymi dniami pracować, ojciec tak się po mieście włóczył jak ty, to co byś dziś jadła? Spuść stonu. Bo cię żaden porządny człowiek nie zechce, a jedyna twoja nadzieja w wyjściu za mąż dodał ojciec. Nie musi być porządny, wystarczy, żeby był bogaty, błęczucznie odparła Estera. Proszę, już sobie wszystko obmyśliłaś? Doskonały plan? Jak go zamierzasz zrealizować? Z wyższością parsknęła matka. Skąd weźmiesz bogatego męża? Cisza! Koniec tych babskich kłótni! Najwyższy czas, aby coś przedsięwziąć. Co myślisz o tym Francuzie, który ode mnie tkaniny kupuje? To miły chłopak, ustabilizowany. Miałabyś przy nim dobrze, o ile cię zechce, oczywiście. Może kiedyś pojechalibyście do Paryża, to inny, lepszy świat? kusiła matka. Nic nie myślę. Obojętnie wzruszyła ramionami Estera. Gdyby tak do niego swatkę posłać? życzliwie zagadnęła Anna Maria. Skoro już wszystko między sobą uzgodniliście, to po co mnie pytacie o zdanie? No właśnie, i tak nie masz nic do gadania, fuknął ojciec. Martwimy się. Twoje koleżanki niańczą dzieci, a ty co, siedemnaście lat skończyłaś, pora się ustatkować. Próbowała łagodzić sytuację matka. Czego mam im zazdrościć? Tak bardzo chcecie mnie jak najszybciej wypchnąć z domu, żebym mężowi i rodzinie usługiwała? Nie krzycz na matkę. Każdy kiedyś staje się dorosły, a kiedy jesteś dorosła, musisz postępować jak dorośli. Dorosłość taka jak wasza oznacza dla mnie tylko koniec życia. I bardzo dobrze, bo teraz nie żyjesz, tylko bujasz w obłokach. Trzeba z tym raz na zawsze skończyć. Twardo zawyrokował ojciec. Wy po prostu zamierzacie się mnie pozbyć. Rozzłościła się Estera. Dobrze, skoro tak, wysyłajcie swatkę do tego Francuza. Jeśli mnie zechce, to wyjdę za niego za mąż. Rzuciła bez namysłu i natychmiast tego pożałowała. Chłodne wiosenne powietrze studziło jej twarz. I właściwie dopiero po dłuższym namyśle zrozumiała, jak dużym błędem była pochopnie wyrażona zgoda. Znała siebie, wiedziała, że jest zbyt impulsywna, nie potrafiła się jednak opanować. Zbyt często mówiła, co myśli, i kiepsko na tym wychodziła. Z tego powodu koleżanki jej nie lubiły, a rodzice karcili za niewyparzony język. Czuła jakieś rozdwojenie, bo rozumiała, że to jest głupie i nie daje nic poza chwilową ulgą. Jednak nie potrafiła narzucić sobie dyscypliny nieujawniania własnego zdania, nawet jeśli nikt od niej tego nie oczekiwał. Jeśli wyjdzie za mąż, to naprawdę będzie koniec wszystkiego, a zwłaszcza swobody. Rodzice już się przyzwyczaili. Jakoś jej uchodziły płazem ucieczki z domu, brak subordynacji, wykpiwanie tego, co robili, a co według niej nie miało żadnego sensu, bo dużym wysiłkiem uzyskiwali jedynie utrzymanie się na powierzchni. Żadne z nich nie było inteligentne. Brakowało im też sprytu, zwykłej życiowej zaradności. Jak tarczą, zasłaniali się tą swoją pokorą. Praca miała im zastąpić inicjatywę, lecz to nie dawało oczekiwanych efektów. Nie było im tu w Moskwie lżej żyć niż na Śląsku. Pomylili się, ale zastygli w beznadziejnej codzienności, bez buntu, bez żadnej chęci zmiany. Ze spuszczonymi głowami przyjmowali kolejne porażki, ale wciąż. Tkwili w miejscu. Ona tego nie akceptowała. I jej życie nie będzie tak wyglądało. Za nic w świecie nie powtórzy ich błędów. Ale czy akurat małżeństwo było najlepszym pomysłem? Nawet jeśli nie, najwidoczniej czas na szukanie się skończył. Musiała brać co zesłał los, przynajmniej na razie. Włożyła rękę do kieszeni i wyczuła trzy monety. Wiedziała, że w zajeździe glebowskim mieszka wróżbita. Pomyślała, że mógłby pomóc jej w podjęciu decyzji. Hmm, tylko czy piętnaście kopiejek wystarczy? To wszystko, co uciułała przez wiele miesięcy, co będzie, jeśli wróż powie, że nic ciekawego jej w życiu nie spotka? Wtedy to chyba tylko rzucić się do rzeki. Z pewnym wahaniem weszła do gospody. W ciemnym wnętrzu unosiły się znajome zapachy gotowanej kapusty, dymu machorki, gotowanego prania i końskich odchodów. Zapytała o wróżbita. Pokazali jej kąt, gdzie na ławie, przykryty brudnym kożuchem, leżał siwy starzec z długą brodą. Mimo znoszenia, kożuch zachował resztki bogatych haftów, co świadczyło o dawnej świetności właściciela. Wydawało się, że mężczyzna śpi. Estera podeszła bliżej i właśnie zastanawiała się, jak zacząć, kiedy on, nie otwierając oczu, wymawrotał – podaj dłoń. Przykucnęła i wyciągnęła ku niemu rękę. Mam tylko piętnaście kopiejek, przyznała. Nie wiem ile chcecie za wróżbę, ale resztę mogę przynieść za kilka dni. Starzec zlekceważył jej słowa. Jego dłoń wyglądała jak powleczona pergaminem. Nie było w niej ani odrobiny ciała, jedynie same kości. Była zimna, jakby trupia. Wpół leżąc, trzymał jej rękę w swojej, a drugą. Bez otwierania oczu wodził po jej dłoni, jakby napawał się jej ciepłem lub może tym, co tam wyczytał. Sławna niczym królowa, będziesz panowała w stolicy świata. Powiedział nieoczekiwanie. Zbudujesz wspaniały pałac i nie zdołasz zliczyć majątku, jaki zgromadzisz. Będą cię podziwiać i zazdrościć, aż wreszcie znienawidzą. Co mówicie? Mam wyjść za krawca, parsknęła. Wyjdź za niego. Wiele dróg prowadzi do celu. Więc będę bogata? zapytała szeptem. Wiecie to na pewno? Widzę cię w karecie zaprzężonej w cztery piękne konie. Jedziesz szeroką aleją. Masz na sobie drogą suknię i diamentowy naszyjnik. Przechodnie patrzą z zazdrością, a ty nie zwracasz na nich najmniejszej uwagi. Kup mi piwo, powiedział tym samym tonem. Estera podeszła do karczmarza i położyła na szynkwasie piętnaście kopiejek. Potem zaniosła kubek piwa starcowi, chciała go jeszcze o coś zapytać, ale chyba znów zasnął. Postawiła więc kubek na stole obok niego i wyszła z karczmy. Zapamiętała wyłącznie Początek przepowiedni. Kilka minut po córce i w zupełnie innym nastroju niż Estera wybiegła z mieszkania Anna Maria. Popędziła raz jeszcze do Salomei Mejerowej, która miała w okolicy doskonałą renomę jako swatka i wiele par zawdzięczało jej szczęście, choć trzeba przyznać, że równie dużo oskarżało swoją niedolę. Cóż taki już urok małżeństwa? Nie sposób w nim wytrwać bez czarnych chmur na niebie. Mejerowa w skupieniu wysłuchała prośby, jednak nie wydawała się zachwycona pomysłem. Z takim mężem to ona tu długo miejsca nie zagrzeje. Anna Maria opuściła wzrok. Chwilę coś rozważała w myśli. Kiedyśmy tu jechali z nadziejami wielkimi, nie sądziliśmy, że będziemy musieli nasze dziecko w świat daleki wypychać, żeby szczęścia gdzie indziej szukało. I oby znalazła, z powątpiewaniem westchnęła Mejerowa. Będzie jak Bóg da. Z Bogiem to wam nie bardzo po drodze. Ochrzciliście ją przecież. I płacimy za to swoją cenę, możecie mi wierzyć. Tak to już jest, nie każda roślina wyrwana z korzeniami da się posadzić na innym miejscu. Salomea Meyer znała Lachmanów jako ludzi cichych, życzliwych, dobrych i uczynnych sąsiadów, ale w głębi serca potępiała chrzest ich najstarszej córki. Zresztą nie oni jedni to zrobili, chcąc dzieciom otworzyć drogę do sukcesu w niegościnnej Rosji. O tym nie mówiło się głośno, ale wszyscy wiedzieli, kto potajemnie ochrzcił dziecko w cerkwi lub kościele, aby mogło pójść do szkoły czy spokojnie żyć bez wytykania palcami i lekceważenia. Lachmanowie osiedlili się tu, na Kitajgorodzie, gdzie pod eskortą policyjną osadzano wszystkie żydowskie rodziny przybyłe do Moskwy. Początkowo zostali zakwaterowani w Zajeździe Glebowskim, pilnie strzeżonym przez carskich urzędników i agentów. Na szczególną ironię losu zakrawało, że to miejsce odosobnienia ulokowano tuż pod murami Kremla. Musieli tu mieszkać, ale też kupować wszystko, co im dostarczano po ustalonych przez administrację cenach, a zazwyczaj były one wyższe niż na innych targowiskach. Jednak władza nie pozostawiała im wyboru, chociaż żyć między swoimi zawsze raźniej. Ale czy oni byli jeszcze swoi? Zastanawiała się swatka. I gdzie wesele estery wyprawią? W jakim obrządku? Ten Francuz to pewnie katolik. Są pytania, których nie można zbyć wzruszeniem ramion. To konstrukcja całego życia. Drogowska podczas wszelkich burz. Może władza i uznała ich dzieci za swoich obywateli. Jednak w oczach ruskich zawsze będą Żydami, choćby i codziennie bili pokłony w cerkwi. A kim będą w oczach Żydów? Mimo wszystkich wątpliwości wybrała się jednak do tego Francuza. Słabo mówił po rosyjsku, ona też nie za dobrze. Był wysoki, chudy, rudawy i piegowaty. Tuż przy placu starym wynajmował na parterze niewielkie mieszkanie, które stanowiło jednocześnie jego pracownię. Szył dla bardziej zamożnych klientek. Wiadomo, francuski krawiec to od razu rozpalało wyobraźnię. Zastała go przy pracy. Początkowo nie bardzo rozumiał o co chodzi, ale kiedy powiedziała coś o Lachmanach, zaczął się domyślać. Żywo zareagował na imię Estery i tu go miała. Nie spodziewał się cudów w posagu i bardzo dobrze. Gotów był się żenić choćby za tydzień. A nie zostawiłeś czasem we Francji jakiejś żony? zapytała przebiegle, bo jakby potem mogła spojrzeć w oczy Annie Marii. Na renomę człowiek pracuje długo, a traci ją w mgnieniu oka. Gdybym miał, to bym ją zabrał ze sobą. Sam przyjechałem. Ale wyjedziesz już nie sam. Nasza Esterka to skarb, żywa, radosna, mądra, czyta na bukwach i rachować potrafi, wszystkiego się sama nauczyła, bystra jak mało kto. Będziesz miał z niej pożytek, ciągnęła, choć już w zasadzie nie było potrzeby. Jednak kiedy się rozpędziła, to czasem i nieprawdę rzekła, by tylko pannę lub kawalera drugiej stronie przedstawić w najlepszym świetle. Wiem, wiem, odparł, nieco znużony jej gadatliwością, zresztą musiał wracać do roboty. Prawdziwa czy rzekoma uczoność Esterę nie miała dla niego najmniejszego znaczenia. To była ostatnia rzecz, o której by pomyślał, rozważając jej zalety. Liczyło się coś zupełnie innego. Kiedy na nią patrzył, za każdym razem wyobrażał sobie, że ją rozbiera. I dotyka wszędzie tam, gdzie na razie nie pozwalały mu dobre obyczaje. Na myśl, że po ciężkim dniu spoczną razem w łożu, od razu poprawiał mu się humor. Estera miała coś, czego nie miały inne, znane mu dziewczęta jakiś urok, czar, powab. Szukał w pamięci francuskich słów na określenie jej osoby, ale był tylko krawcem. Nie potrafił pięknie mówić. Czy czaiło się to w głębokich, ciemnych, jak noc styczniowa, oczach, czy w uśmiechu, trochę kwaśnym, a trochę obiecującym, w rysach twarzy, czy może w jej postawie, w tym, jak chodziła, jak przechylała głowę? Zachwycała go cała jej postać, kusząco wąska talia, gibkość ruchów. Piękne, gęste włosy o kasztanowych i rudawych tonach. Widział ją wiele razy i zawsze płynęło to ku niemu jak najsłodsza obietnicek. Zapach ciasta, które zaraz zostanie wyjęte z pieca i nie tylko zaspokoi głód, ale również nasyci wszystkie zmysły. Oczywiście nie bez znaczenia były też względy praktyczne. Nie miał żony, więc co jakiś czas musiał oddawać odzież do praczki, gotował sam lub stołował się w gospodzie i na sprzątanie niepotrzebnie tracił czas lub pieniądze o sporadycznym korzystaniu z usług sprzedajnych dziewek, nie wspominając. Kiedy wszystko sumować, żona była najtańszym i najlepszym rozwiązaniem. To już tam z rodzicami ustalicie datę i wszystko, znacie się przecież dobrze. Zakończyła swą misję swatka. François. Wytarł on nogawki spocone z emocji dłonie i tylko pokiwał głową. Dawno już myślał, jak podejść lachmanów, jak ich zapytać, czy nie wydaliby za niego córki, a tu macie taka niespodzianka, aż chciało mu się krzyczeć z radości. Nigdy by nie pomyślał, że kiedykolwiek się na to zdecydują, mogli ją oddać komuś znacznie bogatszemu i chyba rozważyli, że on będzie chciał kiedyś wrócić z rodziną do Francji? Że może pewnego dnia zobaczą córkę po raz ostatni? Musiał z nimi o tym porozmawiać, to nie były błahe sprawy. Zaczął się też zastanawiać nad podziałem kosztów, wesela, nie znał tutejszych zwyczajów, a był sam i mógł polegać wyłącznie na sobie i swoich oszczędnościach. Nie chciał jednak uchodzić za biedaka, ani zrzucać wszystkiego na nich, dlatego postanowił się rozejrzeć po okolicznych gospodach i sprawdzić, gdzie można by przyjąć gości po ślubie, bo ani u niego, ani tym bardziej w ich mieszkaniu nie było dość miejsca. Tak czy inaczej, Należało się do nich wybrać i ustalić wszystkie szczegóły. Ale teraz, kiedy już był pewien, że go nie odrzucą, nagle zabrakło mu odwagi. Odkładał wizytę z dnia na dzień, bojąc się, że straci szczęście, które nagle, bez żadnej zasługi, tak nieoczekiwanie wpadło mu do rąk. Kilka dni po rozmowie ze swatką, François wybrał się w końcu do lachmanów. Anna Maria zaczynała się już nawet niepokoić, czy przypadkiem nie zmienił zdania i nie zostawi estery na lodzie. Zjawił się jednak wreszcie podczas szabatu. Od razu można było poznać, że wizyta ma uroczysty charakter. Ubrany lepiej niż zwykle, nieco skrępowany, teraz był przecież kandydatem na zięcia. Zachowywał się trochę sztywno. Wszystkich to nieco speszyło. Nagle ulotnił się gdzieś lekki ton. Jaki słyszeli w jego głosie, gdy załatwiał interesy z Martinem. Stał tuż obok drzwi i, choć został natychmiast zaproszony do środka, przez równie zakłopotaną Annę Marię, poszukał najpierw w wzroku przyszłego teścia, aby u niego zyskać aprobatę. A kiedy już usiadł, znów zapadła cisza. Matka pobiegła zaraz szukać estery, bo ta jak zwykle włóczyła się gdzieś po okolicy. Na szczęście znalazła ją siedzącą nad rzeką i zapatrzoną w nurt, jakby nic lepszego nie miała do roboty. Biedny ten François, pomyślała. Zdawała sobie sprawę, że córki na dobrą żonę nie udało jej się wychować. Jednocześnie zupełnie się nie przejmowała, jakim ten Francuz okaże się mężem. Los kobiety i jej życiowe zadania były przecież z góry przesądzone. Nie było się nad czym zastanawiać. Natomiast mężczyzn z ich obowiązków nikt nie rozliczał. Kiedy dotarły ze Sterą do domu, między mężczyznami panowała już przyjazna atmosfera. Rozmawiali dość swobodnie, nawet się śmiali po jakimś cicho rzuconym żarcie. Przed nimi stała karawka z winem porzeczkowym, i to tłumaczyło wszystko. Anna Maria i Estera podały do stołu przygotowane na szabat potrawy i usiedli do posiłku. Nagle atmosfera zgęstniała. Nikt nie żartował, tylko z rzadka padały półsłówka: prośba o sól. Czy chleb z trudem przebijała się przez ciszę? Jedynie młodsze dzieci, nie wyczuwając powagi sytuacji, wciąż domagały się dokładki. Po obiedzie François wyjął z kieszeni zawiniątko, w którym miał srebrny pierścionek z rubinowym oczkiem. Nie wiedział, do kogo ma się zwrócić najpierw. Jednak narażając się na niechęć ojca i matki, wybrał Esterę, która z poważnym wyrazem twarzy, trochę sztywna, siedziała obok niego. Zauważywszy klejnocik, wyciągnęła dłoń w jego kierunku. François, lekko drżącymi dłońmi, wsunął jej pierścionek na palec. Stało się. Widząc to, Anna Maria głęboko westchnęła, a Martin sięgnął po wino i nalał wszystkim. Podnieśli kieliszki i upili pierwszy łyk. Nieco mętne, wino miało trochę kwaśny smak. Jednak z braku lepszych trunków musiało wystarczyć. A więc wyrywam się z tego bagna! pomyślała Estera. Pierwszy krok zrobiony. Pora na następne. Skromną ceremonię zaślubin zaplanowano na czwartek 11 sierpnia 1836 roku. Odbyła się w kościele luterańskim pod wezwaniem świętych Piotra i Pawła. François sam uszył suknię dla swej przyszłej żony i teściowej. Choć nie wykorzystał najdroższych materiałów, był to niebagatelny wkład w koszty. Lachmanowie dorzucili się do wesela, które po długich negocjacjach urządzono w zajeździe, w gościnnym dworze, aby również pan młody mógł zaprosić garstkę znajomych, z którymi utrzymywał tu sporadyczne kontakty. Estera dziwnie się czuła prowadzona przez ojca pod rękę. Zakrawało to na ironię, bo Martin nigdy jej nie kochał, a teraz musiał się uśmiechać do spoglądających z boku znajomych i udawać, że jest dumny z takiej córki. Jednak doskonale grał swoją rolę i kto nie znał ich rodziny, mógł się pewnie nabrać. Barwnemu pochodowi towarzyszyła żydowska kapela, dzieciaki biegały dookoła, figlując i śmiejąc się z poważnych min dorosłych. Estera jednak nie potrafiła się cieszyć ani robić dobrej miny do tej całej gry. Bo dla niej to była tylko zabawa w przebieranki. Niewiele wiedziała o swoim przyszłym mężu, nie zdążyła go nawet polubić, a teraz ma z nim mieszkać, dzieląc wszystkie trudy i znoje życia. Czy zdoła go pokochać? Tak twierdzili dorośli, ona jednak nie podzielała ich zdania. Miłość według niej przychodzi wtedy, gdy dwie osoby coś łączy. A co ją mogło połączyć z tym krawcem? Chyba tylko wspólna bieda, bo na wygodne życie u jego boku raczej się nie zanosiło. Te konstatacje były przyczyną jej kwaśnej iminy podczas wesela. Każdy mógł zauważyć, że panna młoda ledwie skubnęła ustawionych przed nią potraw. Niektórzy podejrzewali, że matka dziewczyny nie upilnowała i zrzucali to na karp wczesnej ciąży, ale Estera nie była w ciąży. To widok tych wszystkich ludzi napawał ją jakimś smutkiem. Rozumiała, że mąż nie zapewni jej życia, o jakim marzyła, jakiego czuła się godna. Nie kochała François i nie potrafiła udawać szczęścia, którego w sobie nie znajdowała. Bała się, że utknie w tym niechcianym małżeństwie i była zła, że pochopnie się na nie zgodziła. Kwaśna mina i zamglone spojrzenie Estery nie uszły uwagi z niej najdy prokofiewnej. Odczekawszy dobrą chwilę, kiedy większość gości miała już w czubie, a François tańczył ze swą teściową, przysiadła się do panny młodej. Nie znamy się, a będziemy się często spotykać. Jestem właścicielką domu, w którym zamieszkasz. Zinaida Prokofiewna Galicyna. Musiała się mnie słyszeć. Przedstawiła się z szerokim uśmiechem. Estera spojrzała na nią spod ciężkich powiek. Trudno było w jej wzroku dostrzec choćby krztynę ożywienia. Zmęczona jesteś? Dziewczyna pokiwała głową, żeby zakończyć niechcianą konwersację. Galicyna jednak nie odeszła. Tylko nalała sobie wódki, wypiła jednym haustem i rozejrzała się po sali. Wspaniałe wesele, rzuciła, ale i teraz nie doczekała się żywszej reakcji. Estera zaledwie wzruszyła ramionami. Zinajdzie Prokofiewnie, nie było więcej trzeba. Niejedną już taką dziewczynę widziała. Siedziały obojętne, nieobecne, patrzyły mętnym wzrokiem na to, co się działo wokół. Bez radości przyjmowały los, który im przypadł w udziale, wiedząc, co je czeka. Małżeństwo zaaranżowane przez rodzinę, uzgodnione ponad ich głowami, choć dla ich dobra, bo wszak rodziców o złą wolę podejrzewać nie wypada, nie było tym, co rozpaliłoby ogień w ich oczach i sercach. Na dodatek, często nieuprzedzone, jak wygląda małżeństwo, kiedy zapadnie zmrok, wchodziły w nową rolę, przerażone i zdegustowane, a potem cierpiały przez całe życie, bo rzadko której udawało się zasmakować w tym, czego oczekiwał mąż. Patrząc na Esterę, podejrzewała, że podzieli ona los większości. Widać było, że nie kocha męża. Siedziała skwaszona, jakby to nie jej wesele właśnie trwało. Myślami błąkała się gdzie indziej. Do rychłego zobaczenia! powiedziała więc z uśmiechem i odeszła, aby zwolnić miejsce dla wracających do stołu gości. Bez wątpienia pomyślała też o czekającej Esterę nocy poślubnej. Nie widziała, żeby François prowadził do domu dziewczęta. Choć czasem przychodziły młode służące po odbiór sukien swych pań i czort go wie, co z nimi wtedy robił, ale ona miała oko do mężczyzn i niemal zawsze potrafiła odgadnąć, co jednemu z drugim chodzi po głowie. Ten krawiec był jakiś apatyczny. Wyglądał na chorowitego. Uczciwy, bez dwóch zdań, jednak przygaszony, bez werwy, choć świetny w swoim fachu. Czy tej dziewczynie taki mąż wystarczy? I choć wiele dziewcząt i kobiet w końcu chowało swe oczekiwania i marzenia głęboko na dnie serca, godząc się na los zgotowany im przez rodziców, przewidywała, że on nie sprosta oczekiwaniom żony. Czuło się między nimi różnice temperamentów. Uważny obserwator mógł to spostrzec na pierwszy rzut oka. Tak, Zinaida Prokofiewna była przekonana, że ta dziewczyna szybko zacznie się dusić w tym związku. Na razie jednak Esterę czekała noc poślubna w domu męża. Kiedy dotarli tam nad ranem, zmęczenie tak dawało jej się we znaki, że nie rozbierając się, padła na łóżko. François próbował jakichś czułości, ale szybko zrezygnował, usłyszawszy jej głęboki, sapiący oddech. Nie szkodzi, pomyślał. Mamy przed sobą całe życie. I odsunąwszy ją lekko, położył się obok. Odchodząc z domu rodziców, Estera przyjęła swoje imię od chrztu, dobrze brzmiące z francuska. Od teraz była Teresą Villois. Jej cały dobytek mieścił się w niewielkim kuferku. Trochę ubrań, jakieś ręczniki i naczynia, które uzbierała dla niej matka, zapasowa para butów i grzebień do włosów. Kiedy następnego dnia po weselu, François wniósł kufer do mieszkania, usiadła na krześle i rozejrzała się. Oddychała ciężko, jakby była zmęczona. W rzeczywistości gorączkowo zastanawiała się nad sytuacją: Co ja tu robię? Kto to jest? Ten obcy człowiek miał jej zastąpić rodziców? Matki na pewno nie zastąpi. Może jedynie będzie trochę mniej porywczy i zasadniczy od ojca. Teresa wyczuwała w nim pewną szlachetność i delikatność uczuć, co było jakąś pociechą. François pokazał jej, gdzie znajdują się podstawowe sprzęty. Stanął przy oknie i powiedział – woda, co doskonale zrozumiała, domyślając się również, że przynoszenie czystej wody z podwórka będzie odtąd jej obowiązkiem. Panował upał i na samo wspomnienie wody zachciało jej się pić. Wstała i zanurzyła kubek w wiadrze, po czym wypiła dużymi, zachłannymi łykami. Czuła się niezręcznie, ale zdjęła suknię i została w samej halce. Kręciła się bez celu po mieszkaniu, dotykając mebli, popatrując przez okno zastanawiając się jak teraz będzie wyglądało jej życie. Budynek był ładniejszy i trwalszy od jej domu rodzinnego. Dwupiętrowy, murowany, z wybrukowanym podwórkiem, na które od głównej ulicy zajeżdżały karety właścicielki. Nieco w głębi usytuowano stajnie i powozownię. Studnia znajdowała się blisko domu, a dół do wylewania nieczystości obok stajni. Na podwórku nieco z boku posadzono też kilka drzew: wiśnie, morwe i orzech włoski. Które w tak upalne dni mogły dać mieszkańcom trochę wytchnienia w cieniu. Pod jabłonią stał stół. Okna pracowni wychodziły na ruchliwą ulicę. Niestety widok zasłaniały wyeksponowane w nich suknie. Pomiędzy oknami były drzwi wejściowe z małymi szybkami i dzwonkiem. Tymczasem François pracował, pilnie coś fastrygując, a ona usiadła przy stole i wodziła wzrokiem po niezbyt czystych ścianach. Mógł przynajmniej odnowić, pomyślała, choć mieszkanie jej rodziców było w znacznie gorszym stanie. Wstała i podeszła do drzwi. Mąż poczuł jej spojrzenie i podniósł głowę z nadroboty. Głodna zapytał. Pokręciła głową, ale on wyjął ze stojącego na półce pudełka banknot pięciorublowy. Lekko stremowana Teresa wyciągnęła rękę po pieniądze. Spostrzegłszy jej konsternację, François uśmiechnął się i powiedział – zakupy. Pokiwała głową. Nałożyła z powrotem spódnicę i kaftan. Drżącymi dłońmi zapiła wszystkie haftki. Pieniądze schowała do małej kieszonki kaftana. Jeszcze nigdy nie miała w dłoni takiej kwoty. Rodzice wydzielali jej po kilka kopiejek, kiedy miała po coś biec na targ. Matka zresztą nigdy nie była zadowolona z jakości towarów, które Estera przynosiła. Wolała sama robić zakupy, a teraz dostała aż pięć rubli. Mąż obdarzył mnie zaufaniem, pomyślała z satysfakcją i wyszła. Chyba tego właśnie potrzebowała przejść się, usiąść gdzieś w cieniu drzewa i opracować strategię na resztę życia z tym wybranym dla niej przez rodziców człowiekiem. Zabrała z kuchni nowy koszyk i wyszła, nawet niespecjalnie się rozglądając, czego w domu brakuje. Długo chodziła z pustym koszykiem, aż wreszcie zobaczyła na targu dorodne arbuzy. Jeden z nich był rozkrojony. Patrząc na krwisty miąższ, Teresa poczuła tak silne pragnienie, że natychmiast kupiła tę połówkę. Żałowała, że nie ma przy sobie łyżki, bo chyba by zjadła cały przed powrotem do domu. Na szczęście było niedaleko. Przechodząc między kramami, uświadomiła sobie, że nie wie, co powinna przynieść na wieczorny posiłek? Na wszelki wypadek kupiła chleb, funt masła i sera, po dwa funty pomidorów i cebuli. Matka próbowała uczyć ją prowadzenia gospodarstwa domowego, ale Teresę tak to nudziło, że nawet jeśli pomagała przygotowaniu, nie zapamiętała ani składników żadnej potrawy, ani kolejności ich wrzucania do garnka. Teraz będzie musiała się uczyć na własnych błędach. Patrzyła na rozłożone na straganach mięso. Żywy drób upchnięty w koszykach wieśniaczek, nakwiczące w wiklinowych klatkach świnki i uwiązane na krótkich powrozach cielęta. To wszystko było dla niej wyłącznie barwnym targowym widowiskiem, a nie składnikami przyszłego obiadu. Poczuła głód, ruszyła więc z powrotem do domu. Zanim jednak tam dotarła, przełożyła kilkanaście kopiejek reszty do innej kieszeni. Miało się to stać jej nowym, codziennym zwyczajem. Trochę zdziwiony François przeżuwał chleb z pomidorem posypanym cebulą i pokruszonym serem. Nie było to złe, ale spodziewał się pewnie lepszego obiadu. Może zresztą został uprzedzony przez Annę Marię, że jej córka jeszcze nie bardzo potrafi gotować. W każdym razie zjadł swój pierwszy obiad w małżeństwie bez grymasów, przekonany, że podobnie jak inne żony, również Teresa wkrótce nadrobi wszystkie braki. Tych jednak z czasem przybywało, bo jedyną rzeczą, do której nie musiał jej dwa razy zachęcać, były zakupy lub załatwienie jakiejś sprawy na mieście. Wtedy z chęcią zostawiała każdą robotę, żeby się na jakiś czas wyrwać z domu. Pod byle pretekstem biegła też do Zinajdy Prokofiewny, która często zapraszała ją do towarzystwa podczas zakupów. Rzucała wtedy wszystko, co miała do zrobienia we własnym mieszkaniu. François jednak, w odróżnieniu od jej ojca, nigdy nie podnosił głosu. Najwyżej cicho mówił, by zrobiła to czy owo, nie zawsze doczekując się spełnienia prośby. Teresa szybko wyczuła jego słaby charakter i nie doświadczała żadnych wyrzutów sumienia, lekceważąc polecenia męża. To właścicielka domu okazała się kimś, z kim warto było przebywać. Teresa mogła z nią porozmawiać na każdy temat. Jako kobieta światowa, która w młodości dużo podróżowała i wiele zobaczyła, oraz miała mnóstwo życiowych doświadczeń, opowiadała niezwykle ciekawe rzeczy. Unosił się wokół niej przepiękny zapach jaśminu. Teresa wdychała go z lubością, myśląc, że chciałaby kiedyś tak pachnieć i żyć tak jak ona. Do mieszkania Zinajdy Prokofiewnej wchodziła niczym do cerkwi. Jak na właścicielkę domu przystało, był to obszerny, elegancko umeblowany apartament na pierwszym piętrze. Zachwyt Teresy wzbudziły obite purpurowym jedwabiem ściany salonu, eleganckie machoniowe meble, Malowany we wzór wieńców sufit, wspaniały żerandol, z którego kaskadą spływały sznury kryształowych koralików, zwielokrotniając światło świec. Efektu całości dopełniały oprawione w złote ramy malowidła, z których żadne nie było ikoną. Stół przykrywał bogato haftowany obrós, uszyty z grubej tkaniny i sięgający niemal do podłogi. Wyrazem absolutnego zbytku wydawały się Teresie. Mały piesek warujący u nóg pani oraz stojąca w kącie klatka z papugą, raz po raz wykrzykująca chrapliwie jakieś niezrozumiałe słowa. Mimo przekroczonej czterdziestki, Zinajda Prokofiewna nie miała męża ani dzieci, jednak na brak towarzystwa nie narzekała. Często widywało się różnych oficerów oraz urzędników wyższych rangą, wspinających się po schodach do jej mieszkania. To zapewne dla swych gości nosiła zbytkowne. Szyte przez François suknie, które odsłaniały ponętnie krągłe ramiona. Oba nadgarstki ozdabiała złotymi bransoletkami, a szyję potrójnym naszyjnikiem z pereł. Zachowała piękną, mleczno-białą cerę, którą podkreślał jeszcze ryżowy puder. Usta i policzki malowała karminem, a brwi przyciemniała, co czyniło ją w oczach Teresy nowoczesną i wyzywającą zarazem. Dłonie miała zadbane, ponieważ zatrudniała nie tylko kucharkę, ale też pokojówkę, lokaja oraz woźnicę, który dbał o konie i jej dwa powozy. Pranie oddawała do praczki i nigdy nie brakowało jej czasu na przejażdżkę, spacer, lekturę książek, odwiedzanie modnych sklepów czy wyjście do opery. To ona zaznajomiła Teresę z rodzinnym miastem François. Paryż w jej opowieści. Był pięknym, pełnym bogatych, szczęśliwych i uśmiechniętych ludzi. Baśniowym miastem, które kobietom pragnącym osiągnąć sukces stwarzało wprost niewiarygodne możliwości. Jeśli nie dojdziesz w życiu do niczego, to znaczy, że nie chciałaś dojść. Możesz mieć wszystko, o czym zamarzysz. Skarbonka kobiety znajduje się między jej nogami. Więcej niczego nie potrzebujesz, mawiała. Teresa szokowała bezpośredniość sąsiadki. Dziewczyny w twoim wieku żyją w Paryżu o wiele łatwiej. Nie męczą się, nie brudzą rąk. Wystarczy pracować godzinę dziennie. Można też oczywiście być guwernantką, krawcową albo praczką. Ale po co się tyle trudzić? Rzucała z tajemniczym uśmiechem i podnosiła do ust filiżankę z herbatą. Nie piła jej z rosyjska ze spodeczka z kostką cukru między zębami? Lecz po europejsku wprost z filiżanki, do której wkładała łyżeczkę konfitur lub wlewała odrobina słodkiej śmietanki. W jej tonie Teresa słyszała nie tylko zachwyt dla Paryża, ale też chyba coś na kształt tęsknoty do miasta, gdzie wszystko było takie łatwe. Więc dlaczego pani wróciła? Wyrwało jej się pewnego dnia pytanie, które od dawna zamierzała zadać. Cóż. W końcu tu jest mój dom. Zinajda Prokofiewna westchnęła z jakimś głębokim smutkiem. Teresa długo rozmyślała o tym krótkim zdaniu, wielokrotnie od tamtego czasu zastanawiała się, gdzie jest jej dom, i za każdym razem dochodziła do wniosku, że choć ma gdzie mieszkać, to wciąż nie ma takiego miejsca, które chciałaby nazwać swoim domem. Zinajda Prokofiewna chodziła dumnie wyprostowana. Do służby zwracała się z wyniosłością wielkiej damy. Nie znosiła opieszałości i braku subordynacji. To wszystko bardzo się imponowało. Niestety, po krótkiej wizycie zawsze przychodziła pora na powrót do mieszkania męża i czar pryskał. Nie chodziło o to, że François był złym człowiekiem. Po prostu nie potrafił jej sobą zainteresować. Znał swój fach i jako krawiec pilnował igły. Nici i kroju. Zależało mu na tym, by suknie dobrze leżały na jego klientkach i odpowiadały aktualnej modzie. Ale to było zbyt mało. Pewnie miał nadzieję, że Teresa poprowadzi mu dom i jak każda dobra żona pomoże przy zamówieniach. Niestety, szycie jej nie wychodziło. Zresztą nie miała o nim pojęcia i nie wykazywała żadnego zainteresowania nauką. Gotowania też nie potrafiła polubić. Regularnie przypalała zupy, a mięso w jej wykonaniu wychodziło twarde jak podeszwa. Codzienność szybko ją znudziła. Z zadowoleniem akceptowała wyłącznie prośby o odnoszenie sukni klientkom. François był jednak cierpliwy, zwłaszcza, że niemal od razu uczynił ją brzemienną. Ta ciąża przyszła zbyt szybko i ucieszyła chyba jedynie rodziców Teresy. Ona sama nie czuła niczego poza zdziwieniem, a to niemal natychmiast przerodziło się w irytację. Zaledwie wyrwała się spod jednej kurateli, uciekła od poganiania, przepytywania i kuksańców, których w procesie wychowania nie szczędzili jej ani ojciec, ani matka. Ledwie zaznała trochę swobody, gdy nikt jej nie rozliczał z czasu spędzanego na mieście, a już miałaby sobie związać ręce nowymi obowiązkami. Mąż nie miał charakteru jej ojca, nie czuła wobec niego respektu, nie nadawał się na mentora. Kiedy podnosiła głos zirytowana, ustępował i przepraszał. A złościła się właściwie bez powodu. Nie była gotowa na taką zmianę. Zawładnął nią inny człowiek, niechciany, wymykający się kontroli. Rusł w niej niczym głos, zmieniał jej zgrabną figurę, uczynił ociężałą, senną, zniechęconą. Zabrał to, co miała najcenniejszego jej gipkie ciało i wolność decydowania o sobie. Żyła z dnia na dzień. Wykonywała jakieś prace domowe, ale bez uwagi i miłości, pogrążona w rozmyślaniach, zła na miałkość wszystkiego, co ją otaczało, na brzydkie i biedne domy, na brud ulicy, na niechlujne stroje sąsiadów, ich prostacki język i brak chęci wyrwania się z marazmu i biedy. Jedynym ratunkiem, jedynym powiewem świeżego powietrza były krótkie wizyty. U sąsiadki. Moskwa, czerwiec 1837 Podobnie jak w małżeństwo, Teresa nie zaangażowała się w swoje macierzyństwo. Poród ją przeraził. Nie potrafiła zagryźć zębów i w milczeniu znosić napływających fal. Cierpienia wrzeszczała do utraty tchu, jakby ona jedna w całym mieście czuła ból rozwierającego się łona. A kiedy już wypchnęła swój ciężar, poczuła niewypowiedzianą ulgę. Urodziłam wam to dziecko, mówiła do siebie w myśli, ale więcej ode mnie nie oczekujcie. To nie jest moje życie. Nie chcę tego niemowlaka. Zostawiam go wam. Weźcie go sobie i się nim bawcie. Maleństwo było czerwone na twarzy, pomarszczone i brzydkie. Może gdyby synek był różowy, miał kręcone włoski i gaworzył, zyskałby więcej zainteresowania ze strony matki? Może w końcu by go pokochała. Ale jak wszystkie dzieci to on przede wszystkim potrzebował miłości, uwagi, troski i opieki, a tego Teresa nie mogła i nie chciała mu dać. Dla niej poród był jedynie wybawieniem, uwolnieniem, końcem uciążliwej, niechcianej relacji. Zanim mogła na dobre wstać, nie czując rwącego bólu, nagle dostała wysokiej gorączki, piersi jej nabrzmiały, jakby ktoś tam zaszył kamienie, pokarm wyciekał, brudząc koszulę. Majaczyła, rzucając się na posłaniu. Wydawało jej się, że pochylają się nad nią jakieś obce kobiety, okładają ją zimnymi prześcieradłami, przystawiają do ust kubki z gorzkimi wywarami, których nie sposób przełknąć. Chyba słyszała prowadzone przyciszonym głosem rozmowy. Ktoś dreptał dookoła, popłakiwał z cicha, tylko dziecka nie było słychać. Żadna kuracja jednak nie przynosiła skutku. Gorączka wciąż się utrzymywała, odgradzając Teresę od tych wszystkich kobiet. Chora leżała w malignie i przeczuwając, że wkrótce umrze, nawet nie otwierała już oczu. Czekała na śmierć, jak na uwolnienie od życia, które nie zyskało jej akceptacji. Dlaczego ludzie godzą się na tak przyziemną egzystencję? Dlaczego myślą tylko o tym, co włożyć do garnka? Dlaczego życie musi być tak potwornie nudne i monotonne? Jest przecież gdzieś nad nami jakaś siła wyższa, która nas do życia powołała. Czy wszyscy urodziliśmy się tylko po to, żeby kręcić się w kółko bez sensu? Nie sięgając wyżej, nie patrząc dalej, nie zastanawiając się nad niczym poza składnikami zupy i ceną drewna, majaczyła w gorączce. Przed oczyma przebiegały jej jakieś obrazy, ni to zjawy, ni ze snu. Może już kiedyś była w tych miejscach, może je kiedyś widziała tam w Polsce, w Nysie, gdzie się urodziła. Jacyś ludzie coś do niej mówili, coś jej pokazywali, dokądś razem z nimi szła. Czy był wśród nich dziadek Klein? Dziś nie mogła sobie przypomnieć jego twarzy. Pamiętała tylko zawsze śmiejące się oczy i brodę, która ją łaskotała w policzki. Był dla niej ważniejszy niż wszyscy inni ludzie na świecie. Kochała go i wiedziała, że on kocha ją nad życie, że nigdy jej nie skrzywdzi, że obroni ją przed wszystkim, nawet przed matką. A potem opuściły Nysę i musiała sobie radzić sama. Nie tylko z mężem matki, urodzonym później rodzeństwem, ale i z dziećmi na podwórku, które jej nie lubiły, przezywały, przechszta. Nie chciały się z nią bawić, nie dopuszczały do swoich tajemnic. Przed oczyma przepłynął jej obraz starej kobiety może babki, która wyciąga w jej kierunku pierścień świadczący o dawnej zasobności rodziny i mówi, że kiedyś, gdy będzie dorosła, założy go ze wspomnieniem pozostawionych w Polsce przodków, a potem przekaże swojej córce. Była już dorosła, urodziła syna, ale rodzice nadal trzymali ich jedyny skarb, powinięty w szmatkę pierścień. Gdzieś głęboko w skrzyni, lub innym miejscu. Pierścień, oddajcie mój pierścień! szeptała z ustami i znów zapadała w mgłę majaków. Leżała w łóżku długo, naprzemian pocąc się i szczękając zębami, przekonana, że nie wyzdrowieje, czekała na śmierć. Może dlatego właśnie ukazywali jej się dziadkowie, że szykowali już dla niej miejsce po tej drugiej, szczęśliwszej stronie? Nie zamierzała czepiać się życia pazurami. Jeśli to koniec, niechaj i tak będzie. Nie ma czego żałować. Nikogo poza matką nie kocha. Bez żalu zostawi wszystko. Nie będzie za niczym tęsknić. Nie lubi Moskwy. Nic jej tu nie trzyma. Ani rodzice, ani mąż. Ani ten dzieciak, od którego się wreszcie uwolniła i który jej w najmniejszym stopniu nie obchodził. Umrzeć tak będzie najwygodniej. To nie jest życie, o które warto walczyć. Była gotowa zmierzyć się z nieuniknionym. Jednak gorączka zaczynała powoli ustępować. Teresa poczuła się tym głęboko rozczarowana. Nie chciała wracać do tego wszystkiego, co ją tak brzydziło. Miała dość męża, prac domowych i niemowlęcia, którego nie zamierzała pokochać. Pomyślała jednak, że skoro w głębi duszy zgodziła się już na śmierć i porzucenie wszystkich i wszystkiego to może jest to wskazówka, że powinna postąpić zgodnie ze swym marzeniem i zostawić ich wszystkich uciec z miejsca, gdzie nigdy nie będzie szczęśliwa. Tymczasem jednak zachorowała jej matka. Anna Maria nie obciążała nikogo swoimi troskami, a tym bardziej znoszonym w milczeniu bólem. Kiedy jednak stał się on ponad jej siły, powiedziała córce o swej chorobie. Teresa wzięła pieniądze od męża i radząc się sąsiadki, wezwała lekarza, aby zbadał matkę. Po trwającej nie dłużej niż kwadrans konsultacji i wysłuchaniu tego, co Anna Maria miała mu do powiedzenia. Lekarz z poważną miną stwierdził, że zostało jej nie więcej, jak trzy miesiące życia. Teresa doznała wstrząsu. Nigdy nie postrzegała matki jako osoby śmiertelnej. Nie wyobrażała sobie, że kiedyś może będzie musiała ją pochować. Nawet nie zauważała, jak jej twarz bardzo się w ostatnim czasie zmieniła. Zajęta planowaniem własnej przyszłości, stała się nieuważna wobec innych. Ze znudzeniem wykonywała codzienne czynności, litując się przede wszystkim nad sobą. Zła, że matka tak mało jej pomaga w opiece nad małym Antuanem. Teraz ujęła jej dłonie i patrzyła ze skruchą i bezradnością. Nie powiedziała jej o diagnozie lekarza. Wszystko będzie dobrze. Wszystko będzie dobrze, powtarzała zaklinając zły los. Jednak matka wiedziała. Czuła się już bardzo źle. Nawracające, nieznośne bóle zabierały jej całą radość istnienia. Pogodzona z tym, co przyjdzie, okazywała zadziwiający hart ducha. Wiem mówiła cicho Jeszcze zatańczę na weselu Antosia to minie niedługo minie. Zmuszała się do uśmiechu, który w krótkiej chwili zmieniał się w gorzki grymas bólu, i Teresa wiedziała, że matka znów cierpi. Nie było sposobu, aby temu zaradzić. Wszystkie dostępne środki okazywały się bezskuteczne. Jej męki stały się w końcu tak wielkie, że Teresa modliła się już tylko o śmierć, która matce i całej rodzinie przyniosłaby ulgę. I ten dzień w końcu nadszedł. Moskwa. Styczeń 1838. Zdecydowałam. Wyjeżdżam. Powiedziała nieznoszącym sprzeciwu tonem, po czym opadła na krzesło, jakby ją ta decyzja kosztowała wiele wysiłku. Zinaida Prokofiewna spojrzała na nią badawczo. Jesteś pewna? Jak niczego na świecie, rzuciła hardo Teresa, nie wprowadzając sąsiadki w nudne szczegóły swego życia rodzinnego. Właśnie pochowaliśmy matkę. Poza dziadkiem była jedynym człowiekiem na świecie, którego kochałam. Nic mnie już tu nie trzyma. Na dodatek co wieczór czuję, że dziecko mnie wykończy. Albo je karmi, albo przewijam, albo piorę pieluchy, albo kołyszę do snu, a ono bez przerwy ryczy, budzi mnie w nocy. Zgotowało mi nieustający koszmar. Jeśli zostanę, to albo zwariuję, albo się w końcu rzucę do rzeki. W dodatku, François nie zamierza wracać, wyjaśniała. Jeszcze nie teraz, mówi. Mam dużo roboty. Nie chcę wszystkiego zaczynać od zera. Być francuskim krawcem w Moskwie to dużo więcej niż być francuskim krawcem w Paryżu. Tam są sami francuscy krawcy. Zinajda Prokofiewna roześmiała się. W odróżnieniu od ciebie, tu jesteś tylko żoną krawca, tam możesz być rosyjską księżniczką. Parsknęła śmiechem, a widząc pytające spojrzenie Teresy, pośpieszyła z wyjaśnieniem, zapewne z nieprawego łoża, ale połowa błękitnej krwi w żyłach to więcej niż nic, prawda? Chyba nie przeszkadza ci udawanie półksiężniczki? Teresa wzruszyła ramionami. I tak była z nieprawego łoża. Ojciec zlitował się kiedyś nad jej brzemienną matką i obie ponosiły tego konsekwencje. Nie bardzo rozumiała o co chodzi sąsiadce, ale wcielenie się w rosyjską księżniczkę, choćby i Bękarta, podobało jej się znacznie bardziej niż przedstawianie się jako żona krawca. François źle wygląda, nagle stwierdziła Zinaida Prokofiewna. Jest blady i zmęczony. Od kiedy mały się urodził, siedzi dniami i nocami przy robocie. Kaszle. Zima jest, może się przeziębił. Teresa obojętnie odniosła się do problemu, którego nie chciała rozstrząsać. Nie była niańką swojego męża. A więc to postanowione? Chcesz wyjechać? Muszę. Nie daję już rady. To ciągły kierat. Nie chcę tak żyć. Widzę, co się stało z moją matką. Zatem musisz zacząć przygotowania. Najlepiej, żebyś wyruszyła wczesnym latem. Będziesz potrzebowała dużo pieniędzy. Masz jakieś oszczędności? 150 rubli. To za mało. Za mało. Potrzebujesz co najmniej cztery razy tyle. Część powinnaś mieć w drobnych, zabrać sakiewkę miedziaków, żeby nimi opłacać myto i inne drobne sprawunki, resztę wymieniaj w banku na imperiały i dukaty holenderskie. Poślasz je do miejsc, gdzie będą ci potrzebne, aby tam podjąć odpowiednią kwotę na dalszą podróż. Skąd mam wziąć 600 rubli? To majątek. Wymyślisz coś przez te kilka miesięcy, ale pamiętaj, musisz postępować rozważnie. Ani ojcu, ani mężowi nie spodoba się twój pomysł. Lepiej, żeby nic nie wiedzieli, bo z pewnością zechcą ci przeszkodzić. Najlepiej by było, gdybyś zachowywała się tak jak zawsze. Bądź bardzo ostrożna, nikomu nie mów o swoich planach. To musi być dla wszystkich zaskoczenie. A jeśli będą pytać panią, wiedzą, ile czasu tu spędzam. Cóż! Przecież nie jestem twoim cerberem. Skąd mogę wiedzieć, kogo spotykasz na mieście? A tam na takie młode kobiety, nawet mężatki, czeka tyle pokus. Bogaci szlachcice, oficerowie, urzędnicy, a choćby i kupcy z innych miast. Każdy z nich mógłby uwieść cię do swojego majątku i szukaj wiatru w polu. Niby to z żalem westchnęła Zinaida Prokofiewna. Więc co mam robić? Niecierpliwie zapytała Teresa. Nic pochopnego. Nic? co zwróciłoby czyjąkolwiek uwagę, a przede wszystkim nie zajdź po raz drugi w ciąże. Ale przecież jeśli nie będę powolna, François zacznie coś podejrzewać. Czasami możesz oczywiście powiedzieć, że cię boli głowa. Najlepiej jednak zawierzyć sprawdzonym sposobom, czyli choćby mokremu ałunowi. Możesz też smarować pochwę miodem, pić rutę albo dziką marchew, jeśli byś spostrzegła, że coś się święci, bo nie krwawisz. Dobry też jest galban z wódką bylicomą lub winem, wszystko zależy, jaką taktykę przyjmiesz. Ale przede wszystkim powiedz mężowi, że na razie nie chcesz mieć więcej dzieci. W tej sytuacji powinien zrozumieć. Czułaj grosz do grosza, ukrywaj resztę przy zakupach, odnosząc suknię klientkom, zawyżaj ceny. Czeka cię długa podróż i każda kopiejka się przyda. Będziesz też potrzebowała kufra na rzeczy, mogą go dostarczyć do mnie. Powoli przynoś tu wszystko, co będziesz chciała zabrać ale nie może być tego zbyt wiele, bo na poczcie nie przyjmą. Aha, i potrzebujesz męskiej opieki. Jak to? Nie potrafiła zrozumieć Teresa. Chyba nie chcesz sama ruszyć w tę podróż, to szaleństwo. Co ma pani na myśli, mówiąc męska opieka? Kogoś, kto za odpowiednim wynagrodzeniem podejmie się zawieść cię do Paryża. Mam jeszcze komuś dopłacać, żeby udawał mojego męża? Skąd na to wszystko wezmę? Istnieje międzynarodowa waluta, którą przyjmie większość mężczyzn. Nie ma mowy, zdecydowała w nagłym odruchu Teresa. Chcę wszystko zawdzięczać tylko sobie samej. Nie będę już zależała od żadnego mężczyzny nigdy. Zineta Prokofiewna popatrzyła na nią z politowaniem. Samotna podróż na koniec świata. To zaproszenie do gwałtu, rabunku, czy ja wiem, morderstwa może. Zaufaj mi, lepiej nie ryzykować. Teresa przygryzła wargę. Może tak było za pani czasów. Teraz w dyliżansach są nadzorcy, pilnują porządku i opiekują się pasażerami. Nikt mnie nie tknie. Dojadę do Paryża cała i zdrowa, przekona się pani. Proszę jaka pewna siebie. Ale pamiętaj, nie zwracam pieniędzy, jeśli wrócisz z płaczem, obrabowana i zgwałcona. Oddając się pod męską opiekę, tego pierwszego może uda mi się uniknąć, tego drugiego na pewno nie. Skoro i tak masz się z tego utrzymywać przez resztę życia, potraktuj to po prostu jako darmową naukę. – zażartowała Zinajda Prokofiewna. – Dotrę tam, choćbym miała iść pieszo. – Z determinacją – powiedziała Teresa. – Muszę tylko zdobyć czarną suknię – dodała w nagłym przypływie olśnienia. – Dlaczego akurat czarną? – Bo żaden kolor nie ułatwia tak życia jak czarny. Kiedy wróciła do domu, zaczęła się rozglądać po mieszkaniu. Patrzyła na nie inaczej, jakby już z perspektywy wyjazdu. Taksowała przedmioty, zastanawiała się, jaką mają wartość i ile by jej przyniosła ich sprzedaż. Nie było tego wiele, i każda zaginiona rzecz musiałaby prędzej czy później wzbudzić podejrzenia François. Zresztą wkrótce obudził się niemowlak i musiała go nakarmić. Od tego dnia stała się taką żoną, jaką zapewne chciał mieć od początku. Gdyby się domyślał, że to pułapka zastawiona na jego czujność, pewnie by się tak nie cieszył. Biedaczek był taki szczęśliwy, kiedy odkładała niemowlę do kołyski i siadała z nim do szycia lub podśpiewując, krzątała się po domu. To były jego najmilsze chwile. Mówił wtedy do niej po francusku, a ona próbowała powtarzać. Było mnóstwo śmiechu i uciechy, kiedy robiła błędy, źle akcentując albo przekręcając wyraz tak, że całkiem wypaczała sens zdania. Czuł się wtedy prawdziwym preceptorem, a ona była jego wdzięczną uczennicą. Dzięki temu zimowe wieczory wcale im się nie dłużyły, wręcz przeciwnie, każde znajdowało w nich własną przyjemność. Na dodatek były zapowiedzią gorącej nocy, jako że Teresa szybko zrozumiała, w jaki sposób dobrze do siebie nastroić męża. Jeśli go wieczorem zaspokoiła, rano był wesół i szczodry, a o to jej przecież chodziło. Szybko dał się przekonać, że nie może tracić czasu na dostarczanie gotowych sukni klientkom i że to jej powinien powierzyć odbieranie zapłaty. Masz zbyt miękkie serce, dodawała. Odnosząc suknię, spostrzegła jak niewiele klientek się targowało płacąc za zamówienie. Zdziwiło ją, że gładko przełykały dodatkowe dziesięć czy piętnaście rubli, których żądała, twierdząc, że Francuła użył lepszego materiału czy droższej koronki. Kiedy z zapłatą wychodził do Teresy mąż lub kochanek klientki, podawała jeszcze wyższą kwotę, a ten czy ów, chcąc się popisać, zazwyczaj rzucał jej dodatkową piątkę czy dziesiątkę za fatygę. Niektórzy zresztą natychmiast proponowali spotkanie, ale zawsze wymawiała się mężem i małym dzieckiem. Czasami opowiadała François o tych propozycjach. Nigdy jednak nie oddała mężowi ani kopiejki więcej niż oczekiwał. Uchwał jej bezgranicznie, nie domyślając się, że cynicznie go wykorzystuje, ale był szczęśliwy. Chwalił ją nawet przed ojcem, co ten przyjmował ze sceptycyzmem. Znał w końcu swoją córkę bardzo dobrze. Najtrudniejszym przedsięwzięciem było odebranie rodowego pierścienia, który Anna Maria już dawno, jeszcze przed narodzinami innych swoich dzieci, jej obiecała. Umierając, matka nie zdążyła oddać córce bezcennej pamiątki. Teresa nie pytała o pierścień, jednak nie zamierzała zrezygnować z tego, co miało należeć do Estery. Dlatego, szukając sposobu, aby się dostać do skrytki, czasem zabierała małego Antuana do dziadka. Czatowała na sposobny moment, ale ten długo nie następował. Jakby się czegoś domyślając, ojciec na czas jej wizyty odkładał robotę i bawił się z wnukiem. Mijały tygodnie, a pierścień owinięty w szmatkę wciąż spoczywał na dnie glinianego naczynia z solą. Teresa dowiedziała się o tym całkiem niedawno, kiedy musiała dosolić ugotowaną przez młodszego brata zupę. Jednak przed nikim się z tym nie zdradziła. Zresztą, grzebanie w soli, kiedy się nie gotuje, od razu wzbudziłoby podejrzenie. Musiała zatem poczekać na święta, kiedy domownicy upiją się i stracą kontrolę, lub kiedy z jakiegoś powodu wyjdą. To było znacznie trudniejsze niż wszystkie inne przygotowania. Czasami wydawało się, że ojciec się czegoś domyśla, jakby podejrzewał ją o jakieś niecne zamiary. Jednak, z pewnością nie domyślał się, jak wielką i nie mieszczącą się w wyobraźni podróż zaplanowała jego córka. Moskwa, maj 1838. Termin wielkiej wyprawy został ustalony. Zinaida Prokofiewna uznała, że Teresa powinna wyjechać w maju. Podróż potrwa około miesiąca. Może trochę krócej, może dłużej. Nikt nie był tego w stanie precyzyjnie oszacować. Stała już u niej, nieco przeszkadzając, skrzynia podróżna, duży drewniany kufer z okuciami, do którego Teresa znosiła rzeczy według przygotowanej wspólnie listy. Znajdowały się tam przede wszystkim stroje na zmianę i komplet pościeli. Wielki kufer, zamykany na klucz, zostanie załadowany na dach lub tył dyliżansu, tam gdzie znajdowały się półki na bagaże. Natomiast przybory toaletowe w specjalnym opakowaniu, apteczka z medykamentami pierwszej potrzeby, cynowa miska, kubek, łyżka, nóż i widelec, szkatułka na fałszywe klejnoty, które miały nadać Teresie wygląd nobliwej mężatki z klasy posiadającej, a także przybory do szycia. Papier drewniany, piórnik z niewielką buteleczką atramentu i ołówek, wreszcie przewodnik po Paryżu w języku rosyjskim i słownik francusko-niemiecko-rosyjski znalazły miejsce w mniejszym, podręcznym kuferku. Ten bagaż zamierzała wziąć ze sobą do środka pojazdu. Podobnie jak skórzany nocnik, tak zwany bourdelou, uformowany na kształt rynienki, który miał swoje osobne skórzane etui. Część pieniędzy zamienisz na weksle, to bezpieczniejsze niż wożenie ze sobą gotówki. Pamiętaj, nigdy nie trzymaj wszystkiego razem, bo za jednym zamachem możesz wszystko stracić. Najłatwiej odżałujesz te fałszywe klejnoty, zresztą nie od rzeczy w twojej sytuacji byłoby głośno się żalić na trudną sytuację i brak pieniędzy. Wymyśl jakąś chwytającą za serce historykę, która skłoni towarzyszy podróży do zaopiekowania się tobą, wsparcia, zafundowania posiłku czy noclegu. Teresa słuchała z uwagą, choć wielka ekscytacja podróżą nie pozostawiała miejsca na strach ani wątpliwości. Nieznane kusiło. Porwał ją zew przygody i gotowa była stawić czoło wszystkim przeciwnościom. Musisz mieć drobne monety dla woźniców, za zdjęcie kufra i każdą inną usługę. Im będziesz hojniejsza, tym bardziej będą skłonni do pomocy. Masz to ode mnie jeszcze prezent. Oby nie musiał się przydać. Zinajda Prokofiewna położyła na stole małych rozmiarów pistolecik. Noś go zawsze przy sobie. Nie ma znaczenia, czy będzie nabity. Mniej natrętnych rabusiów z pewnością tym przepłoszysz, ale możesz się oczywiście nauczyć obsługi. Nie jest to zbyt skomplikowane. Teresa patrzyła zafascynowana na drobny przedmiot, który miał jej zapewnić bezpieczeństwo. Bała się nawet wyciągnąć po niego rękę. Bez obawy nie jest nabite, ale widzisz, jak działa na wyobraźnie? Tu jest pudełko z nabojami i całą resztą. Możesz się na razie schować do kufra. Zaproszę w przyszłym tygodniu lejtnanta Timofieja Stryobczyna. To zrobi ci szkolenie strzeleckie. Mnie to kiedyś bardzo bawiło. Powiedz mi, rzuciła nagle jakoś tak poważnie Zinaida Prokofiewna. Tak? Czy ty potrafisz zadowolić swojego męża? To pytanie było tak nieoczekiwane, że Teresa zmarszczywszy brwi zastanawiała się przez dłuższą chwilę nie wiem, co pani ma na myśli, odparła wreszcie. No cóż, skoro masz się tym zajmować, jestem ciekawa, co potrafisz zdziałać. Nie wiem, co odpowiedzieć. Zinaida Prokofiewna westchnęła ciężko. Udajesz, czy naprawdę jesteś tak bardzo niedoświadczona? Chyba nie próżnuje w nocy? My, to znaczy, François robi to, na co ma ochotę, odpowiedziała nieco zawstydzona Teresa. O, to brzmi interesująco. Czyli, jakbyś to dokładnie określiła, nie musisz się wstydzić, wiem na ten temat niemal wszystko, nie zgorszysz mnie ani nie zdziwisz. Pamiętaj, że masz przed sobą profesjonalistkę. On kładzie się na mnie? Zawstydzona Teresa nie wiedziała, jak przejść do sedna. Nie rozmawiacie o tym, prawda? Nigdy. Czy czasem odczuwasz przyjemność, kiedy on jest w tobie? Tak, czasem tak, ale czasem nie Zinajda Prokofiewna westchnęła ciężko. Mężczyźni zawsze zajmują się tylko sobą. Czy naprawdę nigdy nie zrozumieją, że kobieta, która ma przyjemność w łóżku, jest lepszą partnerką. Przecież, żeby wytrysnąć, nie potrzeba zawracać kobiecie głowy, rzuciła ze zezłoszczona. Teresa milczała, nie potrafiąc nic wtrącić. Posłuchaj, skup się na tych razach, kiedy ci było dobrze. Tak możesz się czuć zawsze, do tego dążymy. Obcowanie z mężczyzną ma być również dla kobiety przyjemne. Wtedy potrafi się zmienić w demona, a demony mogą z mężczyznami wyczyniać bardzo dziwne rzeczy. Zinajda Prokofiewna zaśmiała się na przykład skąpców zamieniać w rozrzutników. Ale ja zawahała się teresa, bądź spokojna, w Paryżu nauczą cię wszystkiego. Jeśli się postarasz, a wiem, że tak, zostaniesz mistrzynią, ale przede wszystkim bądź jak zwierzyna łowna, piękna. I niedostępna. Gdy czujesz, że mężczyzna cię pragnie, nie zgadzaj się nigdy na jego warunki, bo zawsze może dać więcej. Naraz usłyszały płacz niemowlęcia i tuż za nim nawoływanie François, który wiedział, że żona poszła na chwilę do sąsiadki. Teresa westchnęła głośno i wstała, żałując bardzo, że akurat w takim miejscu muszą przerywać. Ciekawa była tych teorii i rad sąsiadki. Tymczasem w domu czekał na nią mały Antoine, karmienie, przewijanie i wszystkie te czynności, których tak nie cierpiała. Mąż nie mógł jej pomóc, miał mnóstwo roboty, ponieważ kilka dni wcześniej nagle owdowiała jego stała klientka, baronowa Kozincewa. Potrzebowała natychmiast kilku czarnych sukni. To było jak prezent od niebios, szczupła i dość wysoka. Kozincewa miała sylwetkę niemal taką samą jak jego żona. Francuła dwoił się i troił, żeby jak najszybciej uszyć suknię, a ona go obserwowała z niepokojem, zastanawiając się, czy zdąży. Mając w perspektywie fascynującą podróż, Teresa z pobłażaniem myślała o rodzinie i bez cienia żalu. Zamierzała zostawić ich wszystkich: ojca, przyrodnie rodzeństwo, męża, a nawet własne dziecko. Nigdy nie chciała być matką. To było ich marzenie. Matki, męża. A najbardziej sąsiadów, którzy kiedy tylko zaczęła się zaokrąglać, nie potrafili trzymać łap przy sobie i dotykali jej brzucha, jakby była drewnianą lalką. Nie cierpiała ich uśmieszków i rzucanych przy tym komentarzy, ani przewidywań, co się urodzi: chłopiec czy dziewczynka. Było jej to absolutnie obojętne. Nie znosiła tych wszystkich ludzi, którzy z jakiegoś powodu rościli sobie prawo do wybierania za nią, do komentowania tego, co robiła, którzy wszystkich. Przykrawali do jakiegoś jedynie akceptowanego wzorca, a ona od zawsze była inna. Wiedziała to, czuła. Zapisano dla niej w górze inny los. Jej los czeka na nią tam, w Paryżu. W mitycznym Paryżu będzie królową. Rosyjską księżniczką, jak kiedyś zażartowała Zinajda Prokofiewna. I nie ma takiej siły! Która zdołałaby ją zatrzymać. Teresa zachowała pierścień po babce Klein, mimo że potrzebowała pieniędzy na paszport, na opłacenie mężczyzny, który w urzędzie uda męża i podpisze zgodę na jej wyjazd do rzekomo chorego dziadka w Nysie, oraz na furmana, który pomoże zawieść kufer podróżny na stację pocztową, bo należało to zrobić z kilkudniowym wyprzedzeniem. Na szczęście, odpowiednio wynagrodzona Zinaida Prokofiewna uruchomiła swoje znajomości. I okazało się, że jeśli się wie, komu zapłacić, paszport można otrzymać ze znaczną zniżką. Podobnie sprawa się miała ze zgodą męża. Skąd sąsiadka wynalazła tego Francuza, Teresa się nigdy nie dowiedziała. Ale pojawił się u niej w domu młody elegancik, preceptor uczący francuskiego dzieci jakiejś zamożnej rodziny. Przyjął go urzędnik wyższy rangą i w przeciągu kwadransa pismo o zgodzie małżonka na wyjazd Teresa miała w kieszeni. Jak się udało? To proste. Szeleszczącym argumentom nikt nie zamierzał się opierać. Również Zinaida Prokofiewna otrzymała swoją część ze zgromadzonej kwoty. Żądała 250 rubli, jednak ostatecznie zadowoliła się dwustoma. Było to i tak niedrogo. Zważywszy, że miała też dla Teresy wiele dobrych rad. Znała drogę, pokonywała ją kilkakrotnie. Wiedziała, czego się można spodziewać na poszczególnych etapach. Zapisała na kartce, w jakim hotelu może zanocować w Warszawie, jeśli będzie musiała zaczekać na miejsce w dyliżansie do Wrocławia. Dawała jej przestrogi odnośnie do współpasażerów i tego, co może jeść, a czego lepiej unikać. Kupiłaś już bilet na dyliżans? Tak, mam miejsce numer jeden. Pamiętaj, że Twój bagaż będzie ważony. Nie może być cięższy niż 25 kg. Nie będzie, nie mam aż tylu rzeczy. Ale sama skrzynia waży pewnie z 10 kilo. Uważaj po drodze. Nie wchodź do świeżo bielonych pomieszczeń, wilgotnych izb. Strzeż się o burek i wychodków. Już lepiej odejść gdzieś na bok i tam załatw swoją potrzebę. Podczas zimnych nocy uważaj na wilgoć. W maju bywają jeszcze chłodne i łatwo o brąchit, a nawet zapalenie płuc. W razie czego masz apteczkę wiesz, do czego służą które leki? Teresa kiwnęła głową. Wcześniej już przestudiowała w domu poradnik medyczny i wiedziała, na jaką dolegliwość czy chorobę Stosować lek przeciwbólowy, wymiotny, przeczyszczający, pobudzający i odkażający rany. Zanim dojedziesz do Saksonii, nie spodziewaj się luksusów. Zresztą nie staćcie na nie. Karczmy i hotele będą raczej prymitywne, rabusie są często w zmowie z karczmarzami i wiedzą, kto w oberży nocuje. Bądź czujna, zaprzyjaźnij się z jakimś kupcem czy podróżującą rodziną, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Od Drezna będzie trochę lepiej. Co nie znaczy, że możesz spać spokojnie. Pani zna tę drogę na pamięć, rzuciła żartem Teresa w przeddzień wyjazdu, głaszcząc z miłością swój bilet na dyliżans do Warszawy. Nie jesteś pierwszą dziewczyną, której pomagam się stąd wydostać. Dlaczego pani to robi? Przecież nie z litości. Oczywiście dla zysku, prosto linijnie wyjaśniła sąsiadka. Między nami sprawa zamknięta. Jeśli tylko dotrzesz do moich przyjaciół, zapracujesz na moją prowizję. A jeśli nie dotrę? Jeśli ich nie spotkam? Jeśli pojadę do Berlina, Rzymu, albo Konstantynopola? Nie ma obawy. Chcesz jechać do Paryża? Zresztą, wszystkie chcecie jechać wyłącznie do Paryża. To jest stolica świata. Każda z was chce podbić to miasto, ale ty masz ułatwioną sprawę. Daję ci dwa adresy: jeden do hoteliku, w którym początkowo zamieszkasz, drugi do mojej znajomej. Ona uczyni z ciebie kobietę, jakiej się w sobie nawet nie domyślasz. Uświadomi ci twój największy atut, jakim jest twoja płeć. Nauczy cię, jak go używać, aby przyniósł największe zyski. Kobiety, które jej zaufały, nie tylko pokonały barierę przeciętności, ale też zgromadziły fundusze i często wyszły dobrze za mąż. Masz przed sobą jedną z nich. Pani nie ma męża, przez zaciśnięte gardło wyszeptała Teresa. A po co mi jeden mąż, skoro co noc mogę mieć innego? Nie uważasz, że to byłoby śmiertelnie nudne? Mąż prędzej czy później staje się skąpy, musisz walczyć o każdą swoją zachciankę, a jeśli masz wielu mężczyzn, aż prześcigają się, żeby spełnić twoje marzenia, jeśli będziesz rozumna, daleko zajdziesz. Masz dobrą figurę, bujne kształty, ładne ramiona, trzymasz się prosto, to ważne. Twarz nie jest twoim największym atutem, choć mięsiste usta dowodzą apetytu na miłość, a oczy przykuwają uwagę. Jednak niewielu mężczyzn zawraca sobie głowę urodą. Uważają nie bez pewnej racji, że ładna buzia musi należeć do próżnej kobiety. A niczego się tak nie boją, jak zakochanych w sobie, powiedziała. Nie zrozum mnie źle. Nie potępiam egoizmu, całe życie byłam egoistką i tobie też doradzam dbanie o własne interesy. Jedno, co musisz zrobić. To się z tym nie afiszować. Przynajmniej nie na początku. Zachichotała. W dowolnym momencie będziesz mogła znów stać się uczciwą kobietą, jeśli ci się znudzi życie, jakie ci tam zaproponują. Ale obie wiemy, że nie jesteś do tego stworzona. Podobnie jak ja. Kochasz pieniądze. Dla takich jak my jest tylko jedna droga. Wykorzystać walory, jakie dała nam natura, ale wykorzystać mądrze. Jest wiele kobiet, które na to wpadły przed tobą konkurencja nie śpi. W Paryżu będziesz się wprost potykać o dziewczyny, które są skłonne oddać się pierwszemu lepszemu łobuzowi za marne grosze, choćby za butelkę wina. Nie bierz z nich przykładu. Musisz znaleźć drogę do lepszego towarzystwa i zasobniejszych portfeli. Zinaida Prokofiewna westchnęła. Trochę żali jej się zrobiło towarzystwa tej młodej kobiety, która patrzyła w nią jak w obraz, traktując każde słowo niczym wyrocznie. — A więc to już jutro? — Tak. — No cóż? — Bą wojasz? Wybacz, ale cię nie odprowadzę, muszę zachować alibi. Zresztą to nie pora dla mnie, dobrze wiesz, że mój dzień zaczyna się w południe. Rzuciła lekko i ostentacyjnie ziewnęła. Teresa wróciła do mieszkania. Zbliżał się wieczór. Zrobiła herbatę, podała mężowi, choć nie prosił. Usiadła przy stole i zamyśliła się. Za chwilę po raz ostatni nakarmi i przewinie syna, zje resztkę zupy z obiadu, zagryzie kawałkiem chleba, sprzątnie po kolacji i położy się spać. A rankiem wyjdzie z domu, żeby już nigdy nie wrócić. Gotowa czarna suknia dla Nataszy Aleksandrownej Kozincewej wisiała na manekinie. Świerklaniec, październik 1887. Pańska żona panie hrabio jest w stanie błogosławionym, powiedział wezwany do Doriny doktor. Być może to te przeżycia wywołały złe sny. Powiedziała mi, że jej synek z poprzedniego małżeństwa umarł, więc martwi się, jak przebiegnie ciąża i czy dziecko urodzi się zdrowe. Gwidon Henkel von Donersmark, przez chwilę za nie mówił. A później chciał poderwać się z fotela i biec do Riny, uściskać ją i śmiać się, a potem upić, czcząc cudowną nowinę. Będzie ojcem, nareszcie. Doczekał się po tylu latach. Wreszcie może odetchnąć z ulgą. Na świat przyjdzie upragniony prawowity dziedzic fortuny Henkel Donnersmarków. I nikt już nie będzie myślał o hrabi, że nie jest zdolny spłodzić syna. Ach, gdyby wiedzieli. Wszak nie tak dawno z rządzeniem losu urodził mu się syn, lecz sprawę trzymano w tajemnicy, bo nie tylko pochodził z nielegalnego łoża, ale ze względu na osobę matki jego istnienie okryte było tajemnicą. Natomiast teraz nikt przyjścia na świat dziedzica świerklańca przed światem ukrywał nie będzie. Proszę nie przeszkadzać pani hrabinie, musi odpocząć, to była dla niej noc pełna koszmarów, pouczał doktor. – Kiedy pan przewiduje rozwiązanie? – zapytał rozgorączkowany hrabia. W drugiej połowie maja, odparł lekarz, a widząc zawód na twarzy hrabiego uśmiechnął się lekko. Tak to już jest, natury nie przyspieszymy. Hrabia wytrzymał zaledwie pół godziny i kiedy tylko kolaska z doktorem odjechała w kierunku tarnowskich gór, szybkim krokiem udał się do pokoju w żony. Leżała w łóżku, a zobaczywszy go, mimowolnie odwróciła wzrok do okna. Doktor mi powiedział: Będziemy mieli dziecko. Wiem, że to będzie syn, jestem pewien! wykrzyknął, nie bacząc na jej stan. Rina nie odpowiedziała. Gryząc wargi, nadal patrzyła w bok. Broda jej się trzęsła, jakby próbowała powstrzymywać łzy. Hrabia zrozumiał, że nie są to łzy szczęścia. Usiadł obok niej na fotelu, wziął za rękę i głaszcząc dłoń drobniutką, jak u dziecka, przemówił czule: Nie obawiaj się. Wiem, że wszystko będzie dobrze. Młoda kobieta za wszelką cenę chciała pohamować łzy, ale płynęły już po policzkach, gęste i gorące. Hrabia wziął z szafki nocnej haftowaną chusteczkę i wytarł żonie oczy. Czym się frasujesz? Nie dam cię skrzywdzić. Nikomu też nie pozwolę skrzywdzić naszego syna. Gdzie ona jest? Wyszeptała nagle Rina. Gdzie ona jest? Powtórzyła nerwowo, trzęsąc się coraz bardziej. Kto? Blanka, gdzie ona teraz jest? Hrabia potrzebował dłuższej chwili. Westchnął głęboko, popatrzył na żonę, wypuścił powietrze i nic nie rzekł. Czuję ją wszędzie, ukała młoda kobieta. W każdej komnacie, w każdym sprzęcie czai się gdziekolwiek spojrzę ona tu jest, ciągle tu jest przy tobie, nie odeszła, została. Ona nie żyje. Umarła. Powiedział smutnym głosem Gwidon. Gdzie ją pochowałeś? Przecież wiesz. W krypcie przy starym zamku. Gdzie ją miałem pochować? Jest tam, gdzie wszyscy donersmarkowie. To i tak za blisko. Wyszeptała wciąż przerażona Rina. Za blisko. Co też ty opowiadasz? Żachnął się hrabia. Czy pochowałeś ją nagą? W szklanej trumnie? Dajże spokój tym bzdurom. Kto ci tego naopowiadał? Palisz jej kadzidła w pokoju na strychu? Padło kolejne pytanie. Jakie kadzidła, jaki strych? Co to za brednie? Chyba nadal potrzebujesz lekarza? Widziałam was, powiedziała złowieszczym szeptem. Paliłeś jej świece. Płakałeś, pływała naga w trumnie. Hrabia popatrzył na żonę, przejęty jej stanem. Nic takiego nie miało miejsca. Owszem, świece i kadzidła paliły się podczas pogrzebu, ale skąd ci przyszło do głowy, że włożono ją do trumny nagą? Podejrzewasz mnie o jakieś magiczne rytuały? Widziałam was! Płakałeś, ona w trumnie pływała! Świece, mnóstwo świec dookoła! To był tylko sen, zły sen. Nie myśl już o tym, odpocznij. Nie powinnaś się teraz denerwować. To może zaszkodzić dziecku. Powiedział ciepło, ucałował dłoń żony. Potem pochylił się i, jakby była jego córką, pocałował ją jeszcze w czoło. Jednak Rina, nadal wstrząśnięta złowieszczym snem, nie spojrzała na niego, tylko wciąż uparcie patrzyła w bok. Przyśle pokojówkę, żeby przy tobie czuwała. Zdrzemnij się i nie myśl już o tym. Moskwa, Warszawa, maj 1838. Teresa zdjęła z brzucha dłoń męża i delikatnie położyła ją na łóżku. Na szczęście się nie obudził. Dziecko też spało. Poruszając się z najwyższą ostrożnością, aby nie narobić hałasu, umyła się i splotła włosy w warkocz, który zawinęła dookoła głowy. Włożyła pantalony, pończochy, koszulkę, na to gorset i stanik, zasznurowała czarne buty na niewielkim obcasiku. Teraz przyszedł czas na ową czarną suknię uszytą przez François dla baronowej. Uśmiechnęła się, przypomniawszy sobie, jaki był z niej dumny. Pięknie wyszła. Skromna, jak na wdowi ubiór przystało, nie odsłaniała zbyt wiele ramion. Dekol to przyty był jedynie cienkim paskiem koronki. Stanik jednak wzbogacały nałożone jedna na drugą szczypanki, które powtarzały się też w rękawach z niezbyt obfitymi bufkami u góry Dołem ujętymi w tę samą koronkę, wykorzystaną przy dekolcie. François użył drogiej, leciutko połyskującej satyny. Spódnicę zgodnie z najnowszą modą suto umarszczył, a jej dół zdobił koronką z połyskującymi dżetami. Stąd łatwo można było wywnioskować, że suknia nie należy do pierwszej lepszej. To był strój damy z towarzystwa. Teresa ozdobiła go naszyjnikiem, składającym się z dwóch cienkich sznurów sztucznych pereł. Poranek był chłodny. Zapięła więc pod szyją lekką narzutkę podbitą króliczym futrem, również uszytą dla baronowej. Głowę ozdobiła modnym kapelusikiem, budką, wiązanym na szeroką wstążkę. Zabrała niewielkie zawiniątko z żywnością, na szyi zawiesiła mieszek z pieniędzmi, większą ich część włożyła w buty. Weksle miała od tygodnia zaszyte w zdobiącym suknie pasku. Z lekkością, choć ważyło dobrych kilka kilogramów, Chwyciła swoje podróżne puzdro z najpotrzebniejszymi rzeczami, które do wczoraj ukrywała u sąsiadki. Służąca wydała je, nie budząc swej pani. Teresa sprawdziła jeszcze bilet na dyliżans i skierowała się ku stacji pocztowej. Poprzedniego dnia celowo rozprawiała, że nie ma w domu zapasu chleba, aby François, zorientowawszy się, że wyszła, nie nabrał podejrzeń i nie rozpoczął zbyt szybko poszukiwań. Zresztą, gdzieżby jej szukał na stacji pocztowej? Zanim się obudzi, ona już będzie wsiadać do dyliżansu, który z poczty przy Miastnickiej rusza punktualnie o ósmej. Miała ponad dwie godziny, jednak wolała przyjść z wyprzedzeniem, bo została poinformowana, że pojazd nie będzie czekał na spóźnialskich. Z przyspieszonym oddechem, dźwigając swoje bagaże, wyszła na ulicę. Umówiony wcześniej woźnica czekał za rogiem. Ruszyli i wkrótce wjechali w Miastnicką. Gdzie naprzeciwko starego banku znajdowała się stacja pocztowa. Ulica już się budziła do życia. Kupcy otwierali sklepy, z piekarni roznosił się zapach świeżego chleba, woźnice, chłoszcząc Bogu Ducha, winne konie pokrzykiwali na przechodniów. Teresa patrzyła na to wszystko i stwierdzała, że nie czuje żadnych skrupułów, nic, co przypominałoby wyrzuty sumienia. Miała odwagę, siłę i determinację, by podążać własną drogą. Z żelazną konsekwencją, punkt po punkcie realizowała ambitny plan, który miał ją zaprowadzić tam, gdzie nie ma przyziemnych trosk, gdzie dba się o to, by zaznawać jak najwięcej przyjemności: dobrze jeść, pięknie mieszkać, spotykać wytwornych ludzi. Tak sobie to wyobrażała. W pewnej chwili zaczęła się śmiać w głos. Nikt z rodziny nawet przez chwilę się nie domyślał, co ona knuje, nikt nie przypuszczał, że ją na to stać. Woźnica obejrzał się, słysząc ten nagły wybuch radości, dziwny u kogoś w żałobie. Teresa jednak czym prędzej przeszła w szloch. Przyłożyła chusteczkę do usta, potem otarła całkiem suche oczy. Na dworcu pocztowym czekało już kilka osób. Zdenerwowana przed podróżą zamożna starsza pani z mężem, młody człowiek wyglądający na obcokrajowca i zażywny jegomość, prawdopodobnie kupiec. Wszyscy byli podekscytowani lub przejęci sprawdzaniem bagaży i swoich miejsc w dyliżansie. Starsza pani biadoliła, jakby czekały ją nie wiadomo jakie tortury. Czterokonny dyliżans stał obok rampy. Był to duży pojazd na wysokich kołach, mogący pomieścić nawet dziesięciu pasażerów. Sprawiał bardzo solidne wrażenie. Bagaże zostały już umieszczone na dachu, jednak starsza pani z wyglądu i stroju szlachcianka bardzo prosiła o zdjęcie swego kufra, ponieważ koniecznie musiała raz jeszcze sprawdzić jego zawartość. Zrobiło się trochę zamieszania i nie obyło się bez marudzenia – jednak mąż pasażerki dał woźnicy kilka rubli do kieszeni i to załatwiło sprawę. W końcu wsiedli do środka. Teresa wiedziała, że ma miejsce przy oknie, bo pierwsza kupiła bilet. Planowała, że zwróci głowę ku oknu, patrząc na krajobraz i dzięki temu nie będzie zmuszona do rozmowy ze współpasażerami. Gdyby jednak padał deszcz lub wiał silny wiatr, będzie mogła odwiązać skórzaną zasłonę zwiniętą w rulon i odgrodzić się od kurzu czy zacinającego deszczu. Droga dyliżansu pocztowego wiodła niemal wprost na zachód. Wyjechawszy z rogatek do Rogomilowskich, kierowali się ku Morzajskowi, odległemu od Moskwy o 90 wiorst. Tu mieli pierwszy nocleg. Postoje zaś będą się odbywać mniej więcej co dwie godziny, w zależności od usytuowania kolejnej stacji pocztowej. Podczas trwającej kilkanaście minut wymiany koni na postoju pasażerowie będą mogli wysiąść z pojazdu, kupić sobie herbaty, wódki lub coś do jedzenia, albo też załatwić inną potrzebę. Na razie jednak nikt nie wysiadał. Do tej pory podróżni zaledwie zawarli znajomość oraz poinformowali się nawzajem, dokąd zmierzają. Teresa odkryła z ulgą, że nim dojadą do Smoleńska, wszyscy wysiądą. Starsza pani paplała bowiem bez najmniejszej przerwy, a ona najchętniej by się przespała lub wyjęła swój dość sfatygowany słownik, który wypatrzyła u handlarza starzyzną i wykorzystała czas na naukę. Jednak wśród tych wszystkich rozmów trudno było o skupienie. Dlatego starała się od nich odciąć, nie patrząc na nikogo, aby ani nie zachęcać do konwersacji, ani nie przysłuchiwać się, co mówią inni. Przeczytała sobie skartki kartki modlitwę ruszających w podróż, bo choć nie praktykowała żadnej religii, nie zamierzała niczego zaniedbać, aby szczęśliwie dotrzeć do celu. Ojcze w niebiesiach, Ty wiesz, że moją podróż podjęłam nie z lekkomyślności, wścibstwa ani chciwości, ale z pilnej konieczności. Proszę Cię o ustrzeżenie mnie od rabusiów, złego towarzystwa, zatrucia przez karczmarzy i podobnych niebezpieczeństw. Uchroń mnie przed kaprysami pogody, niebezpieczną burzą, zabłądzeniem i ciemnymi nocami. Na wszelki wypadek powtórzyła tekst modlitwy trzykrotnie. Po czym zamknęła oczy, aby w duszy przypieczętować swą prośbę, Najważniejsze pytanie o to, po kim nosi żałoby, nadal nie padło, ale spodziewała się go lada chwila. Kiedy tylko wyczerpią się tematy pogody, trzęsącego dyliżansu, miast docelowych oraz przewidywań co do tegorocznych plonów. Starsza pani zdradziła już, że wraz z mężem wraca z wesela siostrzeńca i że Moskwa to straszne miasto, gdzie łatwo stracić życie pod kołami dorożki. Tymczasem na wsi pod wiaźmą życie upływa o wiele milej i bez tego całego pośpiechu i gwaru. Tengi kupiec o zaczerwienionych policzkach wdał się z mężem szlachcianki w dyskusję dotyczącą przewidywanych cen zbóż. Szukał argumentów, które by mu pozwalały poczuć, że zrobił dobry interes, sprzedając przechowywane od zeszłorocznych żniw ziarno przed ostatecznym terminem. Bo jeśli zbiory będą dobre, ceny nieuchronnie wkrótce spadną. Młody człowiek, wyglądający na studenta, był w rzeczywistości sekretarzem księcia Worącowa i chętnie opowiedział, że jedzie do Smoleńska w delikatnej misji zleconej przez jego pryncypała. Teresa jakoś nie potrafiła w to uwierzyć. Sama udając kogo innego, u każdego wietrzyła kłamstwo. A szanowna pani też do Smoleńska? zapytał wreszcie młody człowiek, czując całkowitą bezkarność. Teresa odparła: Ja do orszy. Miałem niegdyś piękny kawałek wsi pod orszą westchnął szlakcic. Ale sprzedało się, sprzedało. A cóż panią tam wiedzie, jeśli wolno zapytać, odezwał się kupiec. Moje dziecko zmarło nagle. Powiedziała stłumionym łkaniem i natychmiast posłużyła się chusteczką. Co za nieszczęście, mój boże! westchnęła starsza pani. I cóż mu się stało? Zachorował, kiedy wyjechałam, nawet nie wiem, co się stało. Dostałam pilną wiadomość. Mówiła z kamiennym spokojem. Może to pomyłka. Starsza szlachcianka zaryzykowała kiepskie pocieszenie. Oby... Od wyjazdu się o to modlę. Jaka pomyłka, duszko, stary szlachcic upomniał żonę. Któż by sobie co pomylił? No może chore było dziecko, wezwali matka, a nagle cud nastąpił i dziecko wyzdrowiało, obroniła się. Mało to cudów na świecie. Nagle powóz stanął. Woźnica z pomocnikiem zsiedli z konia, by usunąć dużą złamaną gałąź, która leżała w poprzek drogi. Dziwne, pomyślała Teresa, Druga jest sucha, pogoda ładna, co takiego złamało tę gałąź? Mimo woli położyła dłoń na torebce, w której schowała pistolet. W tej chwili otworzyły się drzwiczki dyliżansu i do środka zajrzał wysoki, zarośnięty mężczyzna. Wysiadać! zakomenderował. A cóż to za obyczaje? próbowała opanować starsza pani. To jest cesarska poczta, a ja jestem cesarskim nadzorcą poczt. Wysiadać a żywo! krzyknął ponaglająco. Teresa siedziała najdalej, czekając, aż inni wygramolą się z dyliżansu. Zawiązała sobie na szyi narzutkę, by tym łatwiej ukryć dłoń z pistoletem. Dziwiła się sama sobie, jak bardzo jest spokojna. Wiedziała, że jeśli się nie powiedzie, jej plan opuszczenia Rosji może spalić na panewce, a przynajmniej znacznie się opóźnić. Miała świadomość, że nie jest dobrym strzelcem, dlatego jeśli miałaby się bronić, musiała znaleźć się blisko napastnika. Było ich zaledwie dwóch, ale ani woźnica, ani jego pomocnik, a tym bardziej podróżni, nie zamierzali stawiać oporu. Ten pierwszy stał przy woźnicy, który przecież z racji pełnionej funkcji powinien być uzbrojony. Co prawda nóż napastnika celował w jego brzuch, ale woźnica i pomocnik mieli przewagę. Tymczasem stali jak barany, nie próbując reagować. Podobnie pasażerowie, stłoczeni jeden obok drugiego, wystraszeni i bezwolni, zdawali się z rezygnacją przyjmować swój los. Rzucać sakiewki, rozkazał drugi z napastników, wymachując siekierką. To z pewnością oni ułożyli gałąź na drodze. Teresa rzuciła okiem na woźnicę. Dziwne. Wydawał się całkowicie spokojny. A przecież wiózł u pocztę, na pewno miał również pieniądze. Na razie jednak rozbójnicy nie kazali mu wchodzić na kozioł i niczego oddawać. Gdyby stracił pocztę, mógłby zostać ukarany, a on nie wyglądał na kogoś, kto obawia się kary, zwolnienia z pracy czy co gorsza, więzienia. Napastnicy zaczęli szarpać pasażerów, żądając pieniędzy, bo nikt nie kwapił się z rzuceniem sakiewki. Teresa uchwyciła odpowiedni moment i niezauważenie przesunęła pistolet do przodu. Akurat w tej chwili zbliżył się do niej pierwszy z rabusiów, ale zdołał tylko powiedzieć, a pan na co? Gdy raptem z jękiem i przekleństwem osunął się na ziemię. Na nogawce jego spodni rosła krwawa plama. Szybkim gestem Teresa wyciągnęła dłoń w kierunku drugiego. Też chcesz spróbować? Zdezorientowany złodziej, naciągnął na głowę czapkę i zaczął uciekać w pole, zostawiając towarzysza, który leżąc na ziemi skręcał się z bólu i wołał za nim Siemion, Siemion. Tamten jednak ani myślał wracać. Teresa patrząc twardo na woźnicę, jakby nigdy nie robiła niczego innego, krzyknęła. Co się gapisz? Wskakuj na kozioł i bez sztuczek, bo ciebie też może to spotkać. Woźnica nie czekała, by powtórzyła. A pasażerowie wstrząśnięci, ale nagle jakby otrzeźwiali, zaczęli się pośpiesznie gramolić do środka. O mój Boże, o mało nie umarłam, dyszała stara szlachcianka. Mężczyźni milczeli, zawstydzeni, że ratunek zawdzięczają kobiecie, patrzyli na Teresę z spodełba. Ona zaś schowała broń do torebki, I jakby nigdy nic usiadła na swoim miejscu. Dopiero teraz poczuła jak miękną jej nogi, a w środku wszystko zaczyna się trząść. Wybaczcie państwo, ale muszę się napić wódki, dyszał kupiec. Komu polać? Wszyscy kiwnęli głowami, nawet starsza pani. Ale jak to się stało, że nas pani wybroniła? Skąd ta broni ta zimna krew? Zapytała trzęsącym się głosem. Mój mąż, świętej pamięci Major Kuzniecow, nauczył mnie władać bronią, tylko we własnej obronie ma się rozumieć, wyjaśniła Teresa. Czasem to się jednak przydaje. To pani jest wdową? Mój Boże, od dawna? Od dwóch tygodni. Skąd wzięłabym nagle czarną suknię w Moskwie? Nigdy nie miałam czarnej, wyjaśniła, przypominając sobie słowa klientki swego męża. Biedna kobieta. Życzę pani hartu ducha, będzie pani potrzebne. Teresa nie odpowiedziała, tylko kiwnęła głową i spojrzała w okno. Deliżans ruszył. Gdy wieczorem dojechali do stacji pocztowej, jej współpasażerowie postanowili, że za kolację i nocleg Teresa nie zapłaci ani kopiejki. Cóż to był za postój? Wieś nazywała się Szelkowka. Teresa nie spodziewała się takich wygód. W niezbyt czystej izbie, tuż obok obórki, gdzie porykiwało bydło i chrząkały świnie, po skromnej kolacji, składającej się z chleba, kiełbasy i herbaty, pokazano im rozłożone na podłodze siano i życzono dobrej nocy. Współpasażerowie, być może przywykli do standardu tej stacji, niewiele komentowali. Teresie, jako kobiecie w żałobie, też nie wypadało. Bała się co prawda o suknię, ale rozłożyła na sianie kapę z łóżka, którą ze sobą zabrała. Przykryła się peleryną i trzymając kurczowo torebkę z pieniędzmi oraz nie zdejmując butów, nie wiadomo kiedy, zasnęła. Kolejne dni nie przyniosły już na szczęście żadnych drastycznych przeżyć. Pasażerowie opowiadali sobie różne historie. Starsi państwo wysiedli w wiaźmie. Młodzieniec przez cały czas zatopiony był w lekturze. Kupiec pochrząkiwał po każdym posiłku. Stacje pocztowe w większych miastach miały już wyższy standard. Były to parterowe budynki z posterunkiem wojskowym, wartownią służącą do pobierania opłat drogowych, kasą biletową oraz częścią hotelową, czasem podzieloną na lepszą i gorszą kategorię. Osobno dla podróżnych z klas wyższych, osobno dla służby. Wyposażenie części hotelowej stanowiły nie tylko kanapy do odpoczynku i spania, ale nawet można tu było skorzystać z piór, atramentu oraz papieru, aby napisać pilną wiadomość. Za budynkiem poczty znajdował się zwykle dziedziniec ze studnią pośrodku oraz zabudowania gospodarcze, jak stajnie, szopy i stodoły, gdzie przechowywano siano dla koni. Trasa z Moskwy do Warszawy wiodła przez Smoleńsk, Mińsk i Brześć Litewski. Na jednym z postojów podczas kolacji Teresa dowiedziała się, że droga z Moskwy do Brześcia ma ponad Tysiąc wiorst. Trudno jej było sobie wyobrazić taką odległość. Jednak pokonywała ją dzień po dniu, zbliżając się do celu. Jej pierwszą przekroczoną granicą była ta z Królestwem Polskim. Od granicy do Warszawy dyliżans dojechał w półtorej doby. Warszawa-Paryż, lato 1838. W Warszawie stacja pocztowa znajdowała się przy krakowskim przedmieściu, tuż obok Zamku Królewskiego. Teresa dość mgliście przypominała sobie, że była już w tym mieście, dawno temu, kiedy jako dziecko jechała z ojcem i matką do Moskwy. Jednak żadne obrazy nie pozostały jej w pamięci. Nie zamierzała zresztą zwiedzać miasta. Musiała w Banku Polskim podjąć pieniądze na dalszą część podróży. Oraz zlecić wysyłkę reszty do Drezna. Chciała też kupić bilet do Kalisza, który był ostatnim miastem królestwa polskiego. Zdecydowała, że dwie noce spędzi w Warszawie, wymieni pieniądze, uzupełni zapasy, kupi bilet na dyliżans, doprowadzi do porządku odzież i porządnie się wykąpie. Na poczcie, sugerując się zamożnym wyglądem Teresy, zaproponowano jej mieszczący się nieopodal hotel Gerlacha. Wezwała więc dorożkę i stanęła w jednym z najlepszych hoteli w mieście. Nie zamierzała tu długo zabawić. W banku polskim, na szczęście, urzędnik mówił po rosyjsku. Bardzo szybko i wygodnie zarządziła więc resztą swoich oszczędności. Ostatnie sto dukatów wpłaconych w Moskwie będzie na nią czekało w Dreźnie. Pytanie: na jak długo wystarczą? Teraz dopiero zrozumiała słowa sąsiadki, która ostrzegała ją przed wysoką ceną tej odległej podróży. W kaliszu będzie musiała dostać paszport królestwa Prus, kupić kolejny bilet i ruszyć w dalszą drogę do Wrocławia. Na samą myśl o tym mieście poczuła jakiś ścisk we wnętrznościach. Wrocław był tak blisko Nysy. Czy dziadek jeszcze żyje? Czy żyje babka? Od chwili wyjazdu do Warszawy matka nie miała od nich żadnej wiadomości. Jednak Teresa nie miała zamiaru odwiedzać dziadków. Z Wrocławia ruszy wprost do Drezna. Po drodze czekają ją kolejne starania o paszport, tym razem Saski. Ta podróż tak dużo już kosztowała, że nie było pewności, czy uda jej się dotrzeć do Paryża w zaplanowanym terminie. Postanowiła więc oszczędzać na jedzeniu, kupowała tańsze bilety, na przykład na koźle. Choć siedziało się tam niewygodnie, wiatr wiał w oczy i trudno się było zdrzemnąć. Zdrezna droga wiodła przez Frankfurt i Moguncję w Hesji. Teresa dziękowała Bogu, że potrafi się porozumieć po niemiecku, bo na każdego obcokrajowca patrzyli tam spodełba. Sumiennie też w wolnych chwilach przeglądała słownik, aby opanować jak najwięcej zwrotów po francusku. Ze swych umiejętności skorzystała już na granicy, gdzie poprosiła o paszport Francuski i została doskonale zrozumiana. Metz był pierwszym francuskim miastem, w jakim się zatrzymała. Poczuła tu ulgę zmieszaną z satysfakcją. Jej podróż trwała już blisko miesiąc i pieniądze dawno się skończyły. Teraz jadła tylko to, czym ktoś ze współpasażerów ją poczęstował, a zamiast w hotelach, sypiała na ławkach nieopodal stacji pocztowych. W Metzu zdarzył jej się graniczący z cudem przypadek Siedzącemu obok niej notariuszowi z kieszeni na siedzenie wysunął się zwitek banknotów. Teresa czym prędzej go podniosła, jednak nic nie powiedziała właścicielowi, starannie unikając jego towarzystwa. Na szczęście nie wezwano policji i nie zarządzono przesłuchań. W dyliżansie byli jeszcze inni pasażerowie, każdy był podejrzany. Notariusz jednak pogodził się ze stratą. Metz był kresem jego podróży i kiedy dyliżans wreszcie ruszył po dokładnym przeszukaniu wnętrza, Teresa widziała go, jak stał przed stacją pocztową i żywo rozprawiał z poczmistrzem. Nie był biedny. Spokojnie mógł stracić te 300 franków. Szybko to sobie odbije. Ona zaś mogła wreszcie na następnym postoju w Verdun zjeść pierwszy od tygodnia obiad. Łyżka po łyżce, połykając nieznaną gęstą potrawę z cudownie smakującym mięsem i warzywami, niczym pysznym ciastkiem delektowała się bagietką i myślała: skoro dotarłam aż tu, nic mnie już nie powstrzyma. Od Paryża dzieliło ją zaledwie dwa dni drogi. Gdy minęli wreszcie rogatki pantin, znajdujące się na północno wschodniej granicy miasta, w kilkanaście minut dotarli do poczty konnej przy ulicy Pigal 2. Na pierwszy rzut oka Paryż nie wzbudził zachwytu teresy. Wydał jej się prowincjonalną mieściną o ciasnych uliczkach. W niczym nie przypominał kolorowej Moskwy, gdzie każda cerkiew i każdy kościół przyciągały wzrok. Na dodatek przywitał ją chłodem i drobno siąpiącym deszczem. Moknąc, czekała na zdjęcie swej skrzyni z dachu powozu i jednocześnie rozglądała się za fiakrem. A więc to jest ta stolica świata? Jej przeznaczenie? Gdy dorożkarz załadował kufer i dowiedział się, dokąd ma jechać, zrobił skwaszoną minę. Kurs nie trwał nawet pięciu minut, bo hotel, którego nazwę miała zapisaną na kartce, znajdował się trzy ulice dalej. Na pociechę dała mu suty napiwek i poprosiła o wniesienie bagaży do środka. Pod trzema koronami był pospolitym hotelikiem z pokojami na godzinę. Teresa nie bywała w takich przybytkach, lecz ze śmiechów i odgłosów, jakie dochodziły z ścian, domyśliła się, kto z nich korzysta. Nie zamierzała tu jednak utknąć na długo miała przecież listy polecające do swej nowej patronki, pani Koschart, która jako znajoma Zinajdy prokofiewnej zapewne pomoże jej na starcie. Francuzki, który zdążyła trochę poznać, wystarczył, aby wynajęła pokój. Właściciel trochę się zdziwił, słysząc jej silny niemiecki akcent i jednocześnie czytając w paszporcie, że przybywa z Moskwy jako poddana jego cesarskiej mości. Jednak nie takie rzeczy tu widziano, a co więcej zapominano za niewielką opłatą. Wpisał ją do książki meldunkowej jako Teresę Wilła, po czym zawołał chłopaka i wnieśli jej bagaże na trzecie piętro. Nie spodziewała się wiele po tak ponurym hoteliku, ale nie podejrzewała, że warunki będą aż tak skromne. Kiedy właściciel z chłopakiem wyszli, Teresa usiadła na łóżku i głośno westchnęła. Więc to jest to miejsce, do którego pokonując tyle przeszkód, z taką determinacją zdążała przez cały miesiąc. Rozejrzała się po od dawna nietapetowanych ścianach, rzuciła okiem na szafę z opadającymi drzwiami, starą odrapaną umywalkę z wyszczerbioną miską i stojący obok poobijany nocnik. Brudna, nieszorowana od dawna podłoga była jedynie oczywistym dopełnieniem całości. A jednak w tej całej mizerii, która przecież aż tak bardzo się nie różniła od jej rodzinnego domu w Moskwie, Teresa widziała też jasne strony. Ludzie, którzy tu mieszkają, pewnie nie będą zainteresowani sąsiadami. Obędzie się bez wyjaśnień, skąd przybywa i po co. Zresztą w drodze przygotowywała sobie opowieść o śmierci męża i syna oraz poszukiwaniu swej francuskiej rodziny, do czego świetnie nadawała się czarna suknia. Miała też pod ręką kilka innych historyjek, bo dużo się nasłuchała różnych opowieści podczas podróży. Z czasem okazało się, że im barwniejsza i bardziej nieprawdopodobna historia, z tym większym zainteresowaniem była wysłuchiwana. A więc jest pani Rosjanką? zapytał następnego dnia właściciel domu. Jestem Żydówką, urodziłam się w Prusach, mieszkałam w Rosji, wyszłam za mąż za Francuza. odpowiedziała zgodnie z prawdą i ujrzała w jego oczach nie tylko niepewność. Ale też trud zrozumienia. Zapewne próbował połączyć te informacje, ale nie bardzo mu się udawało. Wtedy przypomniała sobie rozmowę ze swoją sąsiadką. Tak naprawdę jestem nieślubną córką księcia Konstantego Pawłowicza Romanowa, ale proszę o tym nikomu nie mówić, dobrze? Szepnęła, to tajemnica. Dodała przekonana, że nic tak nie zadziała, jak prośba o dyskrecję. Nagle zawiesiła głos, bo gdzieś z góry dało się słyszeć przepiękne dźwięki fortepianu. Nie sądziła, że w takim przybytku w ogóle może znajdować się fortepian. Co za cudna melodia, rzuciła z zachwytem. To nasz nowy gość, nie pamiętam nazwiska, powiedział mężczyzna, ale Teresie i tak było ono zbędne. Następnego dnia przyjaśniło się trochę i mogła wyjść w nieco dalsze rejony oraz odwiedzić madame Koszard, która przy ulicy Derom miała swoją pracownię kapeluszy. Słońce raz po raz wyglądało zza chmur, odbijając się w ulicznych kałużach, a Teresa rozglądała się ciekawie dookoła. Przy bliższym Poznaniu Paryż trochę zyskiwał. Nie był może tak imperialny jak Moskwa, ale miał swoje uroki. Przypatrując się ludziom i ruchowi ulicznemu, Teresa czerpała przyjemność ze świadomości, że nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Zachowała jeszcze resztkę pieniędzy skradzionych notariuszowi – Mogła więc kilka dni poświęcić na wałęsanie się po ulicach. Wkrótce jednak musi podjąć pracę, bo znów zawiśnie nad nią widmo głodu. Gdy dotarła do pracowni pani koszart, chwilę stała, podziwiając wystawę. Wreszcie z lekkim drżeniem nacisnęła klamkę, a ta uruchomiła dzwonek. Chwilę później do sali sprzedaży wyszła z zaplecza nobliwie wyglądająca, wyprostowana, starsza pani około sześćdziesiątki. Słucham, madam, czym mogę służyć? Zapytała, lustrując jednocześnie dość sfatygowaną czarną suknię Teresy. Nazywam się wilła. Tak, modystka nie zrozumiała. Dopiero kiedy zobaczyła kartkę z kilkoma zdaniami skreślonymi przez Zinajdę prokofiewną, przygryzła wargi i spojrzała na swego gościa. Teresa wilła, powtórzyła, jakby chciała zyskać na czasie lub coś rozważała. Przychodzę nie w porę? Cóż, rzeczywiście to nie najlepszy moment. Proszę przyjść we wtorek po siódmej wieczór. Nieco zawiedziona Teresa kiwnęła głową i ruszyła ku drzwiom. Dopiero stojąc już jedną nogą na ulicy, rzuciła ku swej nowej znajomej: au revoir, madame. Nikt nie powiedział, że będzie łatwo, przekonywała sama siebie, kiedy już znalazła się na ulicy. Nikt nie mówił, że cię tu w ogóle będą chcieli. Nikt nie mówił, że ktoś ci cokolwiek da od tak. Bo tego potrzebujesz. Wszystko musisz zawdzięczać sobie, łajała się w myślach, aby zatrzeć przykre pierwsze wrażenie. Jestem sama w mieście, gdzie nikt mnie nie zna, nie mogę się oprzeć na nikim. Muszę zrozumieć to miasto i tych ludzi, aby wykorzystać ich do własnych celów. Kupiła sobie w piekarni bagietkę i zamyślona szła dalej, wdychając zapach miasta, które zamierzała rzucić sobie do stóp. Kiedy trzy dni później zjawiła się w pracowni modystki, ta była równie nieprzystępna jak za pierwszym razem. Zaprosiła ją jednak na puste już o tej porze zaplecze. Znajdowały się tam piękne kapelusze w różnych fazach przygotowania, bele materiałów, główki do modelowania, pióra, sztuczne kwiaty i mnóstwo innych ozdób. Madame nacisnęła klamkę znajdujących się z boku drzwi i skinieniem zaprosiła Teresę do środka. Był tam pokój bez okien. Poza fotelem i niewielkim stolikiem, na którym stała lampa, na ścianach wisiało nie wiadomo po co kilka luster w bogatych, złoconych ramach, a środek pokoju zajmowało przykryte ponsową narzutą ogromne rzeźbione łóżko. Zmieściłyby się w nim pewnie i ze cztery osoby. Ściany obite czerwonym aksamitem ozdobiono dodatkowo obrazami przedstawiającymi fruwające amorki. Madame zapaliła jeszcze dwie lampy i usiadła w fotelu. Rozbieraj się. Rzuciła bez wstępu. Proszę? Czy wyraziłam się niejasno? Rozbieraj się przecież po to tu przyszłaś. Teresa sądziła, że się przesłyszała lub nie zrozumiała polecenia. Nie przypuszczała, że pierwsza rozmowa będzie się odbywać w równie nieprzyjemny sposób. Owszem, wiedziała, na co się pisze, jednak sądziła, że na początku sobie trochę porozmawiają. Poznają się może nawet polubią, jak to miało miejsce z Zinajdą prokowiewną, że będzie miło i bezpiecznie. A to takie bezpardonowe przyjęcie. Rozpinała więc powoli haftkę za haftką, jakby czekała, że madame zacznie się śmiać, obróci wszystko w żart, zrozumie jej niepewność. Nic takiego nie nastąpiło. Co więcej, kobieta wyjęła z futeralika okulary na kościanej rączce i przyłożyła do oczu, lustrując każdy fragment ciała Teresy, wyłaniający się spod zdejmowanej opieszale sukni, gorsetu, halki. Wreszcie niepewna i drżąca, Teresa stanęła niemal naga, ale jeszcze w pantalonach i koszulce. Czuła chłód i trzęsła się ze zdenerwowania, ale to nie robiło wrażenia na madam. Długo zamierzasz się tak guzdrać? Ponaglała Teresę, która poczuła się jak zwierzę sprzedawane na targu. Nie myśląc już dłużej, ściągnęła najpierw koszulkę, potem pantalony, i stała teraz drżąca z zimna, wstydu i obawy, że zostanie wyśmiana. Cóż! Nie można powiedzieć, żebyś była pięknością, ten nos, stwierdziła nieco zdegustowana pani Koszard. Krzywiąc się, obchodziła Teresę dookoła i zbliżała okulary do najmniejszej niedoskonałości jej skóry. Ale masz całkiem ładne ciało, choć nie dbałaś o nie za nadto do tej pory. Jak jesteś z domu? Lachman. Niech tak zostanie. Lepiej do ciebie pasuje z tym twoim niemieckim akcentem niż Wilua. Gdzie się zatrzymałaś? Pod trzema koronami. Paskudna Buda. Jak dobrze znasz rosyjski? Nie wiem, chyba dość dobrze. To jedyne, co możesz tu oferować uczciwym ludziom. Zobaczymy, co się da zrobić. Możesz się już ubrać rzuciła, a Teresa poczuła ulgę. Byłabym zapomniała pokaż mi jeszcze zęby. Nie rozumiejąc sensu polecenia, Teresa uniosła wargi i otworzyła usta. Madame, przy pomocy lornion, Zlustrowała najpierw górne, potem dolne. Przynajmniej wszystkie, rzuciła, jakby ją to wiele kosztowało. Masz niezłe usta, maluj je na jaskrawą czerwień to odwrócił uwagę od nosa. Trzeba też będzie coś zrobić z włosami są za ciemne. Nie wiedzieć czemu mężczyźni bolą blondynki. Ale spokojnie, możesz być też ruda, bylebyś tylko miała osobowość. I nie świdruj mnie tak wzrokiem, nie lubię tego. Mężczyźni też za tym nie przepadają, to ich niepokoi. Przepraszam. Dużo pracy przed tobą. Na początek idź do łaźni i koniecznie oddaj do prania swoje rzeczy. Są zbyt. Cóż sama wiesz, czystość przede wszystkim. Ubierając się pośpiesznie, Teresa kiwnęła głową. Nie zamierzała dyskutować. Przyjdziesz jutro o tej samej porze i będziesz przychodziła codziennie. Wszystkim wam się wydaje, że to żadna filozofia. Rozłożyć nogi przed mężczyzną. Ale co zrobić, żeby szeroko otworzył portfel i żeby wrócił, błagając o więcej, to już nie każdej jest wiadome. Korzystanie z tej nauki pewnie będzie kosztowne, niepewnie zapytała Teresa. Potraktuj to jako inwestycję, bo kim na razie jesteś? Biedną Żydówką z Rosji. Jestem nieślubną córką księcia Konstantego, zaryzykowała Teresa. Ach, tak. A ja jestem córką szachaberskiego, tylko nikt o tym nie wie, Madame się zaśmiała. Żarty na bok będziesz opowiadała te drdy małe swoim klientom. Mnie nie musisz czarować. Chcę zrobić z ciebie profesjonalistkę, a ty mi za to zapłacisz. Musisz się nauczyć wszystkiego, nie tylko sztuki podobania się, ale też przyjmowania szlachetnie urodzonych gości, konwersacji, dobrych manier, pisania i czytania, zarządzania domem, urządzania przyjęć, a przede wszystkim języka, jakim mówią wyższe sfery ciągnęła coraz bardziej rozbawiona zdumieniem jakie malowało się na twarzy Teresy język jest jak wizytówka sposób w jaki formułujesz zdania więcej mówi o tobie niż strój i najdroższe klejnoty chyba że chcesz już dziś zacząć zarabiać a to droga wolna w paryżu jest mnóstwo chodników znajdzie się i dla ciebie miejsce ale skąd pewność że nie zgarnie cię od razu policja chcesz trafić do conciergerie zresztą kto zaczął karierę na chodniku? Najczęściej również tam ją kończy. No, koniec na dziś klepnęła się w kolana. Jutro o tej samej porze zaczynamy. Biorę sto franków za lekcję rzuciła jeszcze, a Teresie zachciało się płakać. Poczuła się oszukana. Skąd weźmie sto franków za lekcję, skoro ma już tylko pięćdziesiąt? Ale większość tego, co powiedziała madame Koszard, przemawiało jej do wyobraźni. Ta kobieta ma rację. Nie sztuka iść na ulicę i zarabiać grosze. Trzeba sięgać po najbardziej zamożnych mężczyzn, tylko oni mogą zapewnić jej życie, o jakim zawsze marzyła. Pomimo braku pieniędzy udała się następnego dnia do swej preceptorki. Widzę, że rozumne z ciebie dziewczę, tylko że ja nie mam pieniędzy. Co mi dopiero odkrycie, więc jak pani zapłacę? Zapewniam cię, że spłacisz mnie co do grosza i nie przyjdzie ci to z wielkim trudem, ale nie traćmy czasu. Rodziłaś? Teresa kiwnęła głową. To oznacza więcej ćwiczeń. Ćwiczeń? Kobieta dotknęła palca wskazującego kciukiem. Widzisz tę dziurkę? Otóż w miłości wszystko się sprowadza do tarcia. Rozumiesz to słowo? Nie. Madame włożyła palec wskazujący lewej ręki do dziurki, poruszyła prawą ręką wzdłuż palca, symulując ruch pochwy wokół członka. Im większe tarcie, tym lepiej, zatem pochwa po porodzie nie może być zwiotczała. Musisz nad tym popracować. Codziennie położysz się na podłodze i podniesiesz sto razy pupę do góry. Musisz też jak najczęściej zaciskać pośladki. Wtedy nie tylko będą ładne i jędrne, ale też lepiej przygotowane na to, co będziesz później robić. Teraz mi opowiedz o swoim pożyciu z mężem. Co chciałaby pani wiedzieć? Jak wyglądały wasze zbliżenia? To znaczy pożycie małżeńskie, w skrócie mówiąc, co robiliście w łóżku, co wiesz na ten temat. Teresa nie miała ani tyle odwagi, ani tym bardziej słownictwa, by nazwać intymną czynność, którą w łóżku wykonywał jej mąż. Jej bezradne spojrzenie wyjaśniło Madam, że nie ma się co spodziewać dyskusji, musi raczej sama poprowadzić wykład. Sięgnęła więc po duży album, który przez cały czas leżał w pogotowiu na stoliku. Teresa nawet myślała, że będą oglądały jakieś grawiury, może portrety jej przodków. Tymczasem już na pierwszej stronie zobaczyła rysunek nagiej kobiety bez głowy i bez stóp. Widać było tylko szyje, ramiona, piersi, brzuch, łono i niewielki fragment nóg kończący się w okolicach kolan. Madame Coschard pokazywała palcem na poszczególne części ciała i nazywała je po francusku, polecając Teresie powtarzać po sobie: ramiona, piersi, sutki, brzuch, łono uda. Na drugiej stronie była narysowana kobieta od tyłu. Tu ważne było tylko słowo pośladki powtórzyły wszystko dwa razy. Następny był rysunek mężczyzny i kolejne nowe słowa dla Teresy: penis oraz jądra. Bała się, że nie zapamięta ich wszystkich. Na następnych stronach rysunki pokazywały mężczyznę i kobietę w różnych pozycjach w łóżku. To było niewiarygodne, jak wiele kartek zajmowały. Oglądając je jedną po drugiej, teresa poczuła podniecenie. Chciałabyś się teraz wypróbować? Zapytała madam, a ona tylko skinęła głową. To patrząc na nich, zrób to sama ze sobą. Teresa rzuciła na nią nierozumiejące spojrzenie. Niemożliwe, że nigdy tego nie robiłaś. Podwin suknia, teraz włóż dłoń w pantalony, poszukaj pomiędzy nogami swego gniazdka, a tam na samym środku wałeczka, pocieraj go palcami, myśląc, że jesteś w takiej sytuacji z mężczyzną, który ci się podoba. Nie bez pewnego wahania Teresa spełniła polecenie. Chwilę później zamknęła oczy i zaczęła ciężko oddychać. Kiedy przestała i spojrzała na swoją nauczycielkę, ta kiwnęła głową zadowolona. Brawo! O to chodziło! Nie wstydź się tego robić, to nic złego. Chcąc dawać rozkosz innym, musisz najpierw poznać siebie. Kiedy skończyły, preceptorka nie zażądała swoich stu franków, powiedziała tylko: przyjdziesz jutro, ale ja nie masz pieniędzy. Teresa tylko się skrzywiła. Tymczasem zapiszemy to w zeszycie, ale musisz znaleźć jakąś pracę, rozejrzę się wśród moich znajomych.